Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszej debacie w Klubie Jagiellońskim i w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej. Bardzo się cieszę, że w takim gronie możemy się tutaj dzisiaj spotkać o tym, żeby porozmawiać o polskim dziedzictwie na wschodzie. Taki jest zresztą temat tego spotkania. No i na początek bardzo bym chciał, żebyśmy razem przywitali naszego dzisiejszego gościa. Dr Michał Laszczkowski jest dzisiaj z nami. Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, a więc praktyk, człowiek, który tym dziedzictwem kulturowym na wschodzie zajmuje się na co dzień i wiele może nam o nim powiedzieć. Ja jeszcze krótko o tym, jaką strukturę będzie miało to dzisiejsze spotkanie. Najpierw chciałbym kilka pytań zadać sam, dosyć ogólnych, żeby jakoś wprowadzić nas w rozmowę. Natomiast potem chciałbym, żebyście też Państwo się w zadawanie pytań włączyli, ze swoimi pytaniami wyszli, bo być może w ten sposób różne ciekawe kwestie, ciekawe dla Państwa również ujrzą światło dzienne. Także do takiego dwuczęściowego spotkania chciałbym dzisiaj zaprosić. I na początek myślę, że dobrze by było sobie zdefiniować, o czym będziemy rozmawiać, o jakiego rodzaju dziedzictwie, o jakiego rodzaju budynkach. Część z nich już pojawia się w tle. I dlaczego to właśnie Polska powinna się nimi zajmować? To znaczy, dlaczego nie zajmą się nimi te państwa, na terytoriach których obecnie się one znajdują? Okej, okay, to trochę, ja to w takim razie trochę wymieszam te pytania. I oczywiście zacznę od takiej podstawy. My to wszyscy doskonale wiemy, że granice dzisiejszej Polski są granicami oczywiście zupełnie innymi jeszcze niż kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. Wiemy, że bardzo duża część naszego historycznego terytorium znajduje się obecnie na terytorium innych państw i w związku z tym wytwory kultury, które zostały wytworzone przez Polaków i dla Polaków, znajdują się teraz na terytorium innych państw, przede wszystkim Ukrainy, Białorusi, Litwy, ale także na przykład Łotwy, czy co nie wszyscy wiedzą, Mołdawii. Powiedzmy sobie szczerze, my nie do końca nie wiemy, co tam zostało, ponieważ nasze badania, które mogły być prowadzone, mówię my Polacy, my Polska, tutaj zawsze się trochę uśmiecham, że mówię my Polacy, ale tak. Te badania mogły być prowadzone dopiero po upadku Związku Sowieckiego, czyli tak naprawdę po 1991 roku, więc kilkadziesiąt lat po wojnie. Przez pożogę II wojny światowej, która tak naprawdę spustoszyła całą naszą część Europy, spowodowała, że wiele obiektów naszego dziedzictwa środkowoeuropejskiego, czy to polskich, czy litewskich, czy białoruskich, czy litewskich, zostało po prostu bezpowrotnie utraconych. Natomiast po wojnie system komunistyczny budował zupełnie nowy typ człowieka, który miał być oderwany od swojej przeszłości. W związku z tym obiekty zabytkowe były skazane na de facto na zagładę, o czym świadczy chociażby fakt, że do dzisiaj na terenie dawnego Związku Radzieckiego nie ma profesjonalnej służby konserwatorskiej czy profesjonalnych konserwatorów. Oczywiście są teraz, bo wytworzone w ostatnich latach wydziały konserwacji, ale to jednak jeszcze coś innego. Ja się skoncentruję oczywiście na tych obiektach, którymi się zajmuję, czyli obiektach architektonicznych czy po prostu dziełach sztuki. Natomiast pamiętajmy, że nasze dziedzictwo składa się z wielu elementów. To są oczywiście tam budynki, kościoły, dwory, pałace, zamki, obiekty architektoniczne związane z przemysłem czy z koleją. To są także cmentarze, to są różnego rodzaju pomniki, ale także są to biblioteki, zbiory muzealne, to są również archiwa. O tym nie będę mówił, bo się na tym nie znam. Natomiast to widzę, że są na sali eksperci, którzy się na tym znają, tak więc jestem tym bardziej będę ostrożny w wypowiadaniu różnych sądów. Natomiast skoncentruję się na tych obiektach, którymi zajmujemy. Nasza Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała dopiero w 2012 roku, ale tak prawdę powiedziawszy, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o ochronę dziedzictwa kulturowego, polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. I właściwie rocznie mogę powiedzieć nieskromnie, że 1/4 wszystkich polskich prac konserwatorskich realizowanych ze środków publicznych za granicą jest realizowaną przez naszą fundację. I to jest za nami są prezentowane zdjęcia. One niestety nie wszystkie są przygotowane do pokazywania w formie horyzontalnej. Niektóre są wertykalne, czyli tak jak powinny być, ale pokazują kilka naszych, różne nasze prace. One są bardzo ładne, robią wrażenie, natomiast jak Państwo zobaczą, jest ich tylko trochę, ponieważ polskie prace konserwatorskie za granicą są obarczone podstawowym problemem, brakiem strategii i brakiem funduszy, właściwie odwrotnie, brakiem funduszy i wynikającym z tego brakiem strategii. Więc może tak historycznie powiem, jak zaczęła się polska ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. Jest rok 1992, powołane jest Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą z symbolicznym budżetem na dzisiejsze pieniądze około 1 000 000 zł.
Tak więc szału nie ma, ale jest powołana instytucja, która jest do tego powołana. We Wspólnocie Polskiej, Stowarzyszeniu Wspólna Polska, funkcjonuje Ośrodek Badań nad Dziedzictwem Kulturowym za granicą, który współpracuje z Biurem Pełnomocnika, ale także korzysta z grantów Senatu przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą. I wszędzie, gdzie może, jakieś punktowe działania prowadzi. One miały charakter często pomocowy, na przykład odbudowane z plebania na potrzeby księdza, który miałby się opiekować kościołem, albo jakieś działania punktowe również są prowadzone, bardzo, bardzo punktowe i bardzo rozproszone. Potem mamy długi okres przerwy, tak to funkcjonuje. W latach 2000 powołany zostaje najpierw Wydział, a potem Departament Dziedzictwa Kulturowego za granicą w Ministerstwie Kultury oraz absolutnie rewolucyjna zmiana, to znaczy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, które mogą aplikować o środki na opiekę nad dziedzictwem kulturowym za granicą. Tak więc wyobraźmy sobie sytuację, że chcą Państwo coś zrobić, zakładają Państwo NGOs, mogą Państwo aplikować o pieniądze, sami muszą sobie Państwo załatwić pozwolenia, sami muszą Państwo uzyskać wkład własny, ewentualnie minister może z tego zwolnić. No i znaleźć ekspertów, dogadać się na miejscu, wszystko przeprowadzić. To jest paradoksalnie model bardzo rewolucyjny, jak na ówczesne standardy, bo wcześniej nie było żadnej takiej formy opieki. I ten model funkcjonuje do roku 2017, kiedy w 2017 roku pan minister Piotr Gliński powołuje Instytut Polonika, czyli pierwszą instytucję specjalistyczną Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, która sama może prowadzić różnego rodzaju badania, ale także inwestycje konserwatorskie poza granicami Polski. Brzmi to wszystko bardzo dobrze, natomiast według tego, co mamy systemu finansowego, który mamy obecnie, Polska przeznacza na ochronę dziedzictwa kulturowego za granicą, nie tylko na wschodzie, około 20 milionów złotych rocznie. Czyli w ciągu ostatnich kilku lat ta kwota się podwoiła, ale w dalszym ciągu mamy środki ministerialne w programach dotacyjnych, tam są dwa programy. Miejsca pamięci za granicą przeznaczone na groby wojenne przede wszystkim oraz ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą po 5-6 milionów. Instytut Polonika z budżetem 6 milionów plus Senat, teraz te środki są jakoś tam alokowane, nastąpi alokacja tych środków, ale to jest około 2 milionów rocznie. Czyli 20 milionów złotych na ochronę całego dziedzictwa kulturowego polskiego za granicą. W zestawieniu podam tylko przykład, mój ulubiony ołtarz Wita Stwosza w Krakowie. Konserwowane oczywiście wybitne dzieło sztuki, bardzo wymagające wielkich badań. Ta konserwacja będzie kosztowała 14 milionów złotych. Budowa dworca na Łódź Fabryczna kosztowała 2 miliardy złotych. No więc jak Państwo widzicie, szału nie ma. I teraz to dotyczy ochrony sensu stricto, ale żeby chronić, to trzeba wiedzieć, co chronić. I różne obszary dziedzictwa kulturowego, polskiego dziedzictwa kulturowego na wschodzie były przedmiotem badań, ale badań punktowych. To znaczy, gdzie znalazła się grupa badaczy, która miała jakieś ambicje badawcze, tam to badanie i udało się zdobyć grant, to jest bardzo ważne, tam to było badane. I na przykład województwo ruskie, kościoły województwa, dawnego województwa ruskiego były badane przez kilkanaście lat, już chyba 20 parę tomów tego opracowania. Poszczególne dawne województwa są w dalszym ciągu przedmiotem badań i takie tomy wychodzą, materiały do dziejów sztuki sakralnej dawnej Rzeczypospolitej. 85% kościołów jest już przebadanych. Jeśli chodzi o pałace i dwory, no to jest bardzo punktowe i generalnie, powiedzmy sobie szczerze, 30%. Synagogi i żydowskie domy modlitwy to jest praktycznie w 100% przebadane, ale to wynika z faktu, że nie tylko Polska była zainteresowana tym procesem badawczym. Jeśli chodzi natomiast o cmentarze, no to jest inwentaryzacja cmentarzy Wołynia. Tam niewiele zostało, ale zostało to przeprowadzone. Teraz trwa wielki proces tarnopolszczyzny. Punktowo ziemia wokół Lwowa. Wilno, znaczy Rossa została zinwentaryzowana 4-5 lat temu. W tym roku mamy nadzieję skończyć, czekamy jeszcze na dotację, skończyć inwentaryzację cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Czyli najważniejsze polskie cmentarze, Łyczaków się kończy, a Rossa dopiero 5 lat temu. Tak więc my nie wiemy, ile cmentarzy jest na terenach dawnej ziemi wschodniej Rzeczypospolitej, nie wiemy, co tam zostało. No i w związku z tym tak nie za bardzo wiemy, co chronić. Oczywiście nie każdy cmentarz wymaga ochrony konserwatorskiej. Czasem to jest po prostu miejsce, gdzie o znaczeniu emocjonalnym, historycznym, bo są tam jakieś osoby związane z danym terenem, ale nie ma tam zabytkowych nagrobków. Zabytek nie zawsze jest czymś, co jest stare. Tak? Zabytek musi mieć jakąś wartość. No niemniej jednak tego ciągle nie wiemy. I mamy sytuację, że mniej więcej 30 lat temu, prawie 30 lat temu zaczęły się polskie prace konserwatorskie i w wielu miejscach one ciągle trwają. Na przykład w kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi. Żółkiew to już dzisiaj nam nic nie mówi, ale to był kiedyś trzeci najważniejszy kościół Rzeczypospolitej, zaprojektowany ideowo przez Stanisława
Żółkiewskiego, jedyny fryz militarny z motywem militarnym w tej części Europy, jest dwóch na świecie, właśnie na tym kościele się znajduje takie mauzoleum Żółkiewskich i Sobieskich potem. O, może w Żółkwi Jan Sobieski świętował zwycięstwo pod Wiedniem. To była jego rodowa posiadłość. No więc w tym kościele Polska jest obecna od samego początku, od 1992 roku i ciągle te prace trwają. Teraz przy fryzie już piąty sezon pracy. W kościele w Kamieńcu Podolskim z przerwami prace trwają od 1993 roku. W kościele świętego Mikołaja. Mówię o tych projektach, które prowadzi obecnie fundacja. W katedra łacińska we Lwowie tak naprawdę co roku istotne środki są przekazywane i prace w dalszym ciągu trwają. Myśmy tam akurat robili rzeźby na ogrodzeniu. Takich przykładów oczywiście można mnożyć bardzo dużo. I pokusiliśmy się trochę na projekt życia, to znaczy na kolegiatę Świętej Trójcy w Ołyce. To jest ten duży kościół, który się pojawia na zdjęciach za nami. To akurat nie to, ale zobaczę w komputerze, to Państwu powiem. Czyli największy, najpiękniejszy kościół Wołynia, XVII-wieczna kolegiata fundowana przez Radziwiłł z pięknym alabastrowym wyposażeniem. Przyjechaliśmy na to, była to ruina z pęknięciem konstrukcyjnie całą strukturą. Od 1945 roku kościół otwarty. Każdy mógł skorzystać i sobie wziąć co chciał. I ten kościół był uznawany za najpiękniejszy na Wołyniu. Wyposażenie miał alabastrowe, oczywiście tam złocone rzeźby. Wszystkie ołtarze były z alabastru. No i generalnie zachwyciliśmy się, postanowiliśmy się tym zająć i od 2013 roku, kiedy przeprowadziliśmy pierwsze badania, od 2014 roku prowadzimy tam prace konserwatorskie. No i to jest droga przez mękę, dlatego że otrzymujemy rokrocznie dotacje, w tym roku w rekordowym tempie, przedwczoraj czy wczoraj okazało się, że dostaliśmy na to dotację, 450 tysięcy, bardzo dziękujemy. Natomiast prawda jest taka, że ten kościół, renowacja tego kościoła powinna kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Będzie to kosztowało taniej, bo mamy nie zatrudniamy firm, tylko indywidualne zespoły konserwatorskie, w związku z tym nie ma tych narzutów, marsz, ale tak naprawdę, o to jest właśnie między innymi Zołki, ale tak naprawdę taka sytuacja jest po prostu sytuacją patologiczną, że projekty ciągną się dziesięcioleciami i już nikt nie pamięta, po co został ten projekt rozpoczęty, dla kogo i komu ma służyć. Realnie renowacja takiego kościoła powinna trwać około 6 lat. Taka rzetelna renowacja. Prace konserwatorskie też trwają. Natomiast w naszym przypadku niestety będzie ona trwała znacznie więcej. Jak ktoś się mnie pyta, kiedy skończymy... ważne. Dzięki Instytutowi Polonika, który przeznaczył 20% swojego dwuletniego budżetu merytorycznego na renowację fasady, którą za chwileczkę Państwo też zobaczą. Dzięki temu można było w ciągu półtora roku, to jest właśnie Ołyka, wnętrze, dzięki temu udało się odnowić bardzo szybko fasadę kolegiaty w Ołyce. Wielki, piękny projekt, duży, widowiskowy. Była to największa polska realizacja konserwatorska, punktowa realizacja konserwatorska po 1989 roku. Było oczywiście na cmentarz Czekowskim przeznaczono znacznie większą kwotę, czy na katedrę łacińską w Lwowie, ale tak punktowo było to rzeczywiście największe. Więc jak ktoś się pyta, kiedy skończymy Ołykę, odpowiadam za 7-8 milionów. Bo tyle mniej więcej potrzebujemy do końca. Dostaliśmy do roku 450 tysięcy złotych, więc szacuję, że za jakieś 18 lat będziemy mogli się spotkać i podziwiać zabytek po konserwacji. To jest oczywiście przykład taki najbardziej drastyczny, ale jeżeli zdamy sobie sprawę, że największe nasze wkłady, największe nasze środki przeznaczone na cmentarz Łuczakowski, to jest na przykład cmentarz Łuczakowski, to jest około 300-500 tysięcy złotych rocznie, w zależności od roku. To też jest cmentarz Łuczakowski, to bardzo widowiskowa realizacja. Zaraz będzie kolejne zdjęcie, zobaczycie, widzicie Państwo różnicę. Jeżeli wyznaczamy na to 500 tysięcy złotych rocznie, 300-500 tysięcy złotych rocznie, robimy z tego 8-15 nagrobków. Na cmentarzu Łuczakowskim przed wojną było 25 tysięcy polskich nagrobków, obecnie jest ich 8 tysięcy. Wiem, bo inwentaryzujemy ten cmentarz. 1/3. A my z tej 1/3 robimy rocznie 10-15. Szału nie ma. No więc generalnie po tych 30 latach udało się zrobić bardzo dużo. I w tych najważniejszych obiektach, w których Polska funkcjonuje, udało się po prostu przywrócić do historii sztuki, do polskiej historii sztuki. Te obiekty do 1989 roku nie były obecne, badacze je przebadali, konserwatorzy są tam obecni. Wszystko super, ale to są tylko te obiekty, które mogą być znajdować na okładkach podręczników do historii sztuki. Te obiekty, które mają znaczenie historyczne, ale powiedzmy drugorzędne, one niestety nie mają szans. A mówię tylko o tych, że jak powiem, o kruchach, które przetrwały pożegę II wojny światowej okresu sowieckiego. Tak więc, jeżeli myślimy o ochronie dziedzictwa kulturowego za granicą, no to musimy przestać myśleć w kategoriach moralnego obowiązku. Bo moralny obowiązek wypełniamy bardzo słabo w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jesteśmy obecni tylko tak naprawdę w kilkudziesięciu obiektach na terenie dawnej Wschodniej Rzeczypospolitej.
I o tyle, o ile w latach 90. na samym początku, kiedy powstawały nowe niepodległe państwa i budziły się różne tam demony nacjonalizmu, zdarzały się sytuacje, że polskie inskrypcje były skuwane. Wtedy na przykład na Łyczakowie zniszczono większość porcelanowych fotografii. Po prostu ktoś miał ambicje i poskuwał. No, skucie porcelanowej fotografii to jest chwila. Przywrócenie tego jest często niemożliwe, a jeśli jest, to bardzo czasochłonne i kosztowne. No niemniej jednak w latach 90. takie rzeczy miały miejsce. Obecnie to się zmienia. Obecnie bardzo wielu mieszkańców dawnej ziemi wschodniej Rzeczypospolitej, obecnych mieszkańców, zaczyna podchodzić do tego dziedzictwa, które pozostawili tam Polacy, zupełnie inaczej niż my sobie to wyobrażamy. Znaczy oni zaczynają myśleć o tym jako o swoim dziedzictwie, jako o wspólnym dziedzictwie. Jako w Ołyce mówią nasz kościół, mimo że nie są katolikami. Ołyce jest parafia katolicka, ale akurat mówimy, większość mieszkańców nie jest. Jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat tego, kto miałby chronić to dziedzictwo, to musimy sobie po pierwsze zdać sprawę, że obiekt, który ma być poddawany konserwacji czy ochronie, musi mieć właściciela i opiekuna. Są piękne pałace, piękne zamki, piękne dwory, z których nic nie będzie, bo nie ma właściciela, nie ma opiekuna. W takich sytuacjach po prostu przykro mi. Widzimy to na Dolnym Śląsku również. Wielkie, piękne pałace, na które nie ma pomysłu. Niestety za chwilę ich nie będzie. Druga sprawa jest taka, że musi być jakaś społeczna forma presji na władzę, po to, żeby to dziedzictwo móc chronić, żeby oczekiwać od władz tego, chociaż patrzę na te slajdy, to naprawdę bardzo fajnie się to wszystko przewracało. Po drugie, musi być społeczna presja, czyli lokalna społeczność musi być związana z danym zabytkiem. Trzecia sprawa, musi być profesjonalna ochrona i konserwacja. No i czwarta, ten obiekt musi czemuś służyć. Tak mniej więcej moim zdaniem to powinno wyglądać. W związku z czym na koniec tego takiego przydługiego wstępu, który właściwie stał się treścią tego wystąpienia i zaraz skończę. Państwo polskie wspiera państwa partnerstwa wschodniego. Mamy to wpisane w doktrynę, bardzo dobry pomysł, popieramy. Na wsparcie, fundusze strukturalne na wsparcie Gruzji wyniosły więcej niż w ciągu ostatnich 20 lat Polska wydała na ochronę dziedzictwa kulturowego za granicą. Popieramy Gruzję, te zmiany są tam, które są dzięki tym funduszom są bardzo ważne, ale troszeczkę wydaje się mi, że moglibyśmy jednak pomyśleć również o innej formie wsparcia. Zabytki generują rozwój turystyczny. Zabytki generują, to bardzo widać na przykładzie Lwowa. Lwów akurat przyciąga, bo przyciąga, ale taka Łyka, która jest troszeczkę na uboczu, bo jest między Łódzkiem, Równem a Dubnem. Przynajmniej jedno z tych miast powinni Państwo znać. Jak ktoś zna trzy, to gratuluję. Rzadki przypadek. Do tej Ołyki zaczęli przyjeżdżać turyści. Lokalnie to było zawsze ciekawe miejsce, bo tam jest zamek Radziwiłłowski, tam jest cała ordynacja dawna. Natomiast od czasu, kiedy rozpoczęliśmy pracę, ten projekt zaczął promieniować. Sama obecnie do Ołyki przyjeżdża w okresie letnim po kilkuset turystów dziennie. Przyjeżdżają to kary, tam nie ma za bardzo gdzie się zatrzymać, zamek nie za bardzo można zwiedzić inaczej niż wokół dziedzińca, ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co by było, gdyby była tam infrastruktura hotelowa, gdyby na zamku było muzeum, gdzie można byłoby coś zobaczyć. I takim przykładem niech będzie dla nas Krzemieniec, gdzie w 1996 roku Polska zbudowała muzeum, albo później, ale muzeum Juliusza Słowackiego i nagle z tej sennej miejscowości, gdzie nie było nic, oczywiście poza pięknymi zabytkami zapuszczonymi, to się stało taką lokalną, turystyczną, no Mekką to może za dużo powiedziane, ale atrakcją. 11 tysięcy turystów z samej Polski rocznie nocuje w Krzemieńcu. Rocznie. To są konkretne pieniądze dla lokalnej społeczności, konkretne pieniądze z podatków, konkretny zysk. I to miasteczko zaczęło żyć. Widać tam te kilkanaście hotelików, widać, że jak to może dba o te zabytki, które tam pozostały. Zresztą, jak pojechaliśmy tam rozmawiać o możliwości odnowienia nagrobków profesorów Liceum Krzemienieckiego, ja kończyłem Liceum Łuczackiego, które założył Liceum Krzemienieckie, w związku z tym był jakiś emocjonalny związek, chcieliśmy nagroby odnowić. Lokalne władze nie robiły nam żadnych problemów, wręcz przeciwnie, wspierały pomysł, żeby właśnie odrestaurować groby profesorów Liceum Krzemienieckiego, którzy tworzyli tożsamość tego miasta, do której oni się teraz odwołują. I tak naprawdę to jest ten największy sukces, jaki można odnieść, czyli znaleźć ludzi, którzy będą chcieli do tego dziedzictwa mieć stosunek pozytywny, emocjonalny i pozytywny i się o nie troszczyć. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, to jest to, jak to robią inne narody. Są trzy takie narody w Europie, w naszej części Europy, których granice obecności zostały w czasie XX wieku przesunięte. Czyli Węgrzy, Niemcy i oczywiście Polacy. Tak? To są trzy kraje, które dziedzictwo kulturowe wytworzone przez te narody znajdują się w dużej mierze za granicą. Węgrzy w ostatnich latach przeznaczają 200 milionów euro na wsparcie rocznie na wsparcie
diaspory, znaczy Węgrów mieszkających poza granicami, w tym jest bardzo ważny komponent ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą. Tylko w zeszłym roku, 2018, przepraszam, w około 30 kościołach użytkowanych przez społeczność węgierską na terenie Ukrainy były prowadzone prace konserwatorskie. To jest przykład taki bardzo nowy i bardzo duży, ale Niemcy byli obecni w Polsce na tak zwanych ziemiach odzyskanych, tak zwanych, od 1970 roku. I właściwie w większości niewielkich miejscowości jakieś tam drobiazgi zostały odnowione, plus olbrzymie projekty, nie wiem, Organy Świętej Lipce, no te olbrzymie projekty realizowane ze środków niemieckich na terenie Polski, to właściwie teraz zanikło. Właściwie teraz już to, właściwie czy Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, czy inne fundusze już właściwie tego nie robią. Dlaczego? Dlatego, że został osiągnięty sukces. Od 70 roku do dzisiaj udało się spowodować, że jadąc do Wrocławia czujemy się u siebie i zależy nam na tym, żeby Wrocław wyglądał pięknie. Żeby te zabytki były zadbane. Że jadąc na Mazury nie mamy problemu z tym, że znajdują tam się jakieś niemieckie pomniki. Że jadąc na Dolny Śląsk, to my się, dzisiaj jeden z moich kolegów nawet na Facebooku skomentował tytuł naszego spotkania, a kiedy Polska zadba o dziedzictwo, które dostała po wojnie. Prawda? Już mamy ten stosunek emocjonalny do tego, co znajduje się u nas. I tak naprawdę to powinno być naszym celem w pracy na wschodzie. Wytworzenie pewnej środkowo-europejskiej tożsamości kulturowej, która tak naprawdę powinna opierać się na pojęciu wspólnego dziedzictwa. Bo tak naprawdę ta pożoga II wojny światowej, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, co tam się wydarzyło. No, po prostu kilkaset lat obecności zostało przekreślone jakimiś deportacjami, przemieszczeniem ludności, destrukcją różnych obiektów, rozkradzeniem dzieł sztuki. Tak naprawdę w Polsce jest chyba tylko jeden region, gdzie ludzie mniej więcej mieszkają w tym samym miejscu od kilkuset lat. Jest jedna rodzina nawet, która mieszka w tej samej miejscowości i mają te same ziemie od tam chyba XIII wieku, to piękne, czy nawet XII, okej, długo. A tak naprawdę większość z nas w jakiś sposób nie mieszka w tej miejscowości, z której się jej rodzina pochodzi. Jak pracowałem w Narodowym Centrum Kultury i przygotowywaliśmy takie badania socjologiczne pod kątem obchodu stulecia odzyskania niepodległości, sprawdzaliśmy percepcję historyczną Polaków i emocjonalny związek stosunek do historii. To się wszystko kończy na II wojnie światowej. My nie mamy żadnego emocjonalnego stosunku do tego, co było przed wojną. Wszystko to, co myślimy o II Rzeczpospolitej, to jest nasze, mówię jako zbiorowość, nie mówię o indywidualnych przypadkach. To są tak naprawdę nasze wyobrażenia tej II Rzeczpospolitej. Dlaczego? II wojna światowa przecięła wszystko. Jako w naszej pamięci zbiorowej. Więc tak naprawdę, jeżeli mamy myśleć o trwałym naszym tożsamości środkowoeuropejskiej, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie ustalimy nigdy granicy między Polską a Ukrainą historycznej, dlatego że z jednej strony Polacy mieszkali w miastach, Rusini, Ukraińcy mieszkali na prowincji, generalnie tworzyliśmy jedno państwo. Więc jak ktoś mówi, że Ukraina sięgała do Sanu, no ma rację. Jak powiemy, że Polska sięgała za Kamieniec Podolski, też ma rację. Tak, to wszystko są pewne historyczne rozważania. Natomiast fakty są takie, że mamy dzisiaj niepodległe państwa, które mają obowiązek wspólnej opieki nad dziedzictwem kulturowym, które znajduje się na ich terytorium, a które były wytwarzane przez bardzo różne grupy. W Polsce też mamy przecież zabytki rusińskie, łemkowskie, bojkowskie, ukraińskie czy niemieckie. I korzystając z faktu, że Polska ma sytuację obecnie gospodarczą lepszą niż Ukraina czy Białoruś, czy nawet Litwa, ponieważ mamy w tym bardzo konkretny interes moralny, ale również ekonomiczny. Silniejsza gospodarka Ukrainy jest również zyskiem dla nas, czy Białorusi. Powinniśmy wspierać ochronę dziedzictwa kulturowego za granicą. A żeby to wspierać, to trzeba zacząć robić to na poważnie. Trzeba zacząć myśleć o ochronie dziedzictwa jako o pewnym systemie. Nie w systemie programów dotacyjnych, nie kilku milionach złotych na Instytut Polonika, za co oczywiście bardzo dziękujemy, bo to jest naprawdę ważne. Ale czas pomyśleć o Narodowym Programie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wschodzie, wspólnego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie. Warto pomyśleć o jakichś dużych funduszach, nawet endowmentowych, które by pozwalały na to, żeby myśleć o tym perspektywicznie, nie tylko w perspektywie jednego czy dwóch lat. Stworzyć prawdziwą strategię, przebadać i wybrać te obiekty, które wymagają pilnych zadań. A powiem wprost, Kolegiata Świętej Trójcy w Łódź, owszem, ważny kościół, wielki kościół, ale czy gdyby jakakolwiek komisja ekspertów typowała obiekty, które w pierwszej kolejności powinny być restaurowane, nie wiem, odrestaurowane, nie wiem, czy akurat wybrałaby Ołykę. A tak, nasza fundacja złożyła wniosek do programu dotacyjnego. Miała szczęście, że nie było lepszych.
dostała pierwsze pieniądze, potem drugie, a teraz już jest tyle zainwestowane w te pieniądze, że już aż nawet państwo polskie nie może się wycofać, no bo już szkoda tego, co zostało zainwestowane. Tak więc Narodowy Program Ochrony Dziedzictwa Kulturowego za granicą to tak naprawdę jest jedyne rozwiązanie. Narodowy, czyli olbrzymi. Olbrzymi, mówimy o setkach milionów złotych, bo takie są realne potrzeby. I mogę o tym mówić państwu bardzo długo, ale myślę, że lepiej będzie, jak przejdziemy do jakiejś części bardziej kontaktowej. Ja jeszcze pozwolę sobie jedno pytanie dodać od siebie i zaraz już umożliwię też państwu zabranie głosu. Mianowicie chciałbym się jeszcze dopytać o to, jaka jest największa bariera po stronie może nie ludności lokalnej, bo tu rozumiem, że faktycznie jakaś mentalna zmiana następuje. Natomiast po stronie samego państwa, czy państw, na terenie których leżą te obiekty, to znaczy, czy największym problemem jest to, że po prostu są to państwa jeszcze gospodarcze, słabo i mało inwestujące w ogóle w swoje zabytki, czy to, że traktują to jednak jako zabytki polskie, katolickie, a więc jednak nie przyswojone jakoś kulturowo. Gdzie jest ta różnica? No bo jednak rzeczywiście u nas akceptacja dla tych ziem, które zostały przyłączone do Polski po II wojnie światowej, no już jakby uniemożliwia taki krok na zasadzie porzucamy dbałość o zabytki we Wrocławiu, bo to zabytki po niemieckie. W zeszłym roku. Co tu jest taką. Znaczy w zeszłym roku, jak robiono badania odnośnie tego, co zarzucają mieszkańcy Lwowa merowi Lwowa, 17% w twardym badaniu odpowiedziało, że odda Lwów Polakom. No, w Polsce z kolei uważamy mera Sadowego, mówię my jako zbiorowość, za antypolskiego mera. Tak? Sytuacja jest bardzo trudna, bo to wszystkie te problemy, że tak powiem, przesuwania granic są nie do końca przepracowane. Zresztą my, Polacy, mamy bardzo fajną tendencję, znaczy potrafimy nieźle się napić i pokrzyczeć we Lwowie o polskości tego miasta, prawda? To bardzo jest źle odbierane, no bo przyjeżdżają hordy, które przypominają, że to miasto było wytworzone przez Polaków i dla Polaków. Ale tak na serio, państwo ukraińskie czy państwo białoruskie nie ma pieniędzy na konserwację. Nie ma ekspertów, którzy byliby w stanie to dobrze przeprowadzić. Żeby było jasne, w Polsce też zdarzają się konserwacje, które wołają o pomstę do nieba. To pan konserwator na pewno będzie w stanie powiedzieć, bo sam nakłada kary za takie rzeczy. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, na Ukrainie nie ma systemu konserwatorskiego. Nie ma systemu ochrony, nie na Białorusi systemu ochrony. Nie ma sieci wojewódzkich konserwatorów zabytków. Nie ma urzędników wykwalifikowanych, którzy wiedzą, jak chronić, co chronić. Jeżeli urzędnik szczebla wojewódzkiego w jednym z województw mówi mi wprost, spróbujmy zrobić to jako budowlankę, bo jak zaczniemy traktować to jak zabytek, to mamy bardzo skomplikowane przepisy. No jeżeli mówi urzędnik szczebla wojewódzkiego, no to coś jest nie halo. Ale prawda jest taka, konserwacja kosztuje bardzo drogo. To są pieniądze, że tak powiem, też są prace artystyczne, więc jest to kosztowne. Więc w sytuacji, a powiedzmy sobie szczerze, no w sytuacji, kiedy średnia pensja na Ukrainie to jest, mówię cały czas o Ukrainie, bo tutaj mamy większe dane, to jest 600 zł, no to wydawanie milionów na ochronę zabytków nie wydaje się być pierwszą potrzebą. To, że mówi się o kościołach katolickich, polskie kościoły, tak, no to jest taka, tak, no tak to było, no Polacy byli przeważnie katolikami. Ale to się zmienia, zwłaszcza, że no, umówmy się, ale coraz więcej mieszkańców Ukrainy, czy nawet Białorusi jeździ na zachód, widzi, że jak to wygląda, odkrywa elementy tej kultury katolickiej również u siebie i patrzy na to inaczej. To jest proces, to jest bardzo długotrwałe, natomiast tak naprawdę myślę, że najważniejszą formą, znaczy najważniejszą potrzebą jest załatwienie tego po prostu na szczeblu, właśnie tak jak pan powiedział, na szczeblu państwowym, czyli po prostu mowa międzynarodowa, w pewnych uproszczonych formach funkcjonowania. My tam się oczywiście obijamy o te urzędy, załatwiając pozwolenie na pracę. To trwa bardzo długo. No, z perspektywy Warszawy bardzo trudno jest załatwić pozwolenie na renowację chociażby nagrobku w Krzemieńcu, tak, żeby nie szukać daleko. Ten system na Ukrainie jest bardzo, na Białorusi jest bardzo skomplikowany, ale system pozyskania pozwolenia. Tak, natomiast myślę, że to jest raczej kwestia ekonomiczna, nie kulturowa. Znaczy, za dużo Ukraińców czy Białorusinów było w Polsce, zobaczyło podobieństwo między tymi naszymi krajami i to się bardzo zmienia. Myślę, że to jest ten moment, kiedy państwo mogą się włączyć do naszej rozmowy, do dyskusji, więc gdyby ktoś miał pytania, to poproszę jakąś rękę w górę, żebym wiedział. A jak pan się ustosunkowuje do masowej odbudowy zabytków na Białorusi, kościołów, zamków na przykład w Lidzie? Kościołów? Kościoły też. Mińsk odbudowali chociażby w Bobrujsku. Ale to była odbudowa, czy to była budowa? Totalna odbudowa. Wielu. Znaczy rekonstrukcja. To jest rekonstrukcja. Znaczy powiem szczerze, znaczy ja nie jestem historykiem sztuki i takie magiczne księgi jak nie wiem, karta ateńska, czy to jakoś przemawiają do mnie mniej niż do historyka sztuki, ale
Powiem szczerze, no pytanie, z jaką intencją to jest robione. Tak? To znaczy, jeżeli to ma być rzeczywiście pomnik pychy i ma to być na szybko i bez badań, a tak przeważnie niestety bywa na Białorusi, no to chyba nie. Natomiast konserwacja zakłada również elementy rekonstrukcyjne. Znaczy może zakładać pewne elementy rekonstrukcyjne. Jeżeli jest goła ziemia i nie ma tam nic i ktoś chce odbudować w tym miejscu obiekt, który tam stał przed wiekami, no jeśli ma to jakieś znaczenie państwotwórcze, ja bym tego nie odrzucał. Natomiast my się zajmujemy przede wszystkim konserwacją zachowanej substancji zabytkowej. No, Ołyka to jest taki trochę nieśwież. To też jest ordynacja Radziwiłłowska. I w Ołyce mamy zamek, w którym wyposażenie nie zachowało się nic. I coś będzie trzeba kiedyś wymyślić, co tam zrobić. Czy zrobić tam estetyczne muzeum z pięknymi dziełami sztuki wyciągniętymi z magazynu? Być może. Białorusini mieli na to inny pomysł i Białorusini po prostu zrobili kreację wewnątrz. Częściowo odbudowali, częściowo na podstawie zachowanych fotografii, a częściowo na podstawie analogii odbudowali w cudzysłowie wyposażenie zamku w Nieświeżu, rezygnując z pomysłów na to, żeby wieżyczki na murach miały kopuły cerkiewne. Z tego zrezygnowano. Znaczy odstąpiono, bo najpierw zrobiono, potem zrezygnowano. Tak, najpierw wybudowano, potem zrezygnowano z tego. Tak, natomiast znaczy, Białoruś jest troszeczkę innej sytuacji, bo to są ziemie spalone. Tam generalnie, znaczy jeżeli na terenie jakiegokolwiek obecnego państwa europejskiego było taka, no po prostu spalona ziemia, to właśnie Białoruś, może trochę Mazowsza, tak, ale więc ja, znaczy, problem jest taki, że to nie zostało zrobione dobrze. Nieśmiesz nie został zrekonstruowany, znaczy wyposażenie nieśmiesz nie zrekonstruowany dobrze, bo nie dałoby się tego zrobić. Z drugiej strony przyjeżdża tam kilkaset tysięcy turystów rocznie. To trzeba ważyć. Ja mam duże spory z moimi kolegami historykami, koleżankami, zwłaszcza historykami sztuki, którzy uważają, że to jest barbarzyństwo, co usiłuje zrobić. Ja też uważam, że konserwacja powinna mieć element rekonstrukcyjny. Niemcy na przykład nie mają żadnych oporów w tej sprawie, po prostu odbudowują na potęgę i tak, tylko że ważniejsze jest zachowanie tego, co jest oryginalne. Rekonstrukcja jest dopiero ewentualnie późniejsza. Natomiast ja nie znam tych wszystkich przypadków, o których pan mówił. Tak? To znaczy ja mam pewną wątpliwość. Natomiast skoncentrujemy się na tych materialnych, że tak powiem, wytworach, które powstały przed wiekami, które tak naprawdę jest, musimy przebadać i sprawdzić, co tam jest, a dopiero potem konserwować, a nie na odbudowie czegoś, czego nie było. Chociaż i ostatnie tutaj, tak trochę chaotycznie, ale się zastanawiam właśnie, co odpowiedzieć. W Ołyce, jak zaczęliśmy renowację tego kościoła, samorząd wojewódzki przygotował wieloletni program rewitalizacji całego miasteczka z przywróceniem układu urbanistycznego, z rekonstrukcją właśnie ratusza, synagogi, no budynków tych przy rynku. Nawet jest makieta, bardzo ładnie to wygląda. Natomiast na razie mają zamek, którego renowacja będzie kosztowała 100 albo 200 milionów złotych. Nikt nie wie dokładnie ile. Mają sukiennice z początku XX wieku, które też wymagają konserwacji, resztki murów miejskich XVII-wiecznych, więc do rozważenia rekonstrukcji przyjdzie jeszcze czas, ale w pierwszej kolejności zabytki. Natomiast ja bym tego absolutnie nie potępiał. Ja mam pytanie dotyczące promocji, bo mówiłeś, Michale, o tym, że Krzemieniec przyciąga 11 tysięcy zwiedzających, tak? A chciałam zapytać, czy myśleliście o tym, żeby na przykład Ołyka wykorzystać do tego, żeby promować sam proces renowacji jako atrakcję turystyczną? Jak podróżując po Japonii, byłam zachwycona tym, jak oni wygrali promocyjnie renowację zamku Himeji. Tam została tak naprawdę na te 5-6 lat renowacji postawiona specjalna konstrukcja, która pozwalała publiczności obserwować konserwatorów przy pracy. I moim zdaniem było to dużo ciekawsze niż cały zamek. Bardzo dziękuję za to pytanie. Jest to bardzo dobre pytanie. Pomysł jest w ogóle świetny. Muszę cię, Magdo, zabrać do Ołyki, żebyś zobaczyła, dlaczego to nie jest takie proste. Dlaczego to jest takie proste? Natomiast takie formy promocji jak najbardziej są dobre. Dzisiaj, tuż przed naszym spotkaniem, byłem na kawie z koleżanką, która robi film dokumentalny zatytułowany Dziewczyny na rusztowaniu. Jest to film dokumentalny o konserwatorkach. Natomiast, więc to jest zainteresowanie tym tematem. Natomiast powiem tak, no w przypadku, kiedy mamy 450 tysięcy złotych rocznie na proces renowacji, na te wszystkie dodatkowe aspekty, po prostu nie ma środków. I myślę, że tak, że jeżeli byśmy mówili na poważnie o takiej systemowej współpracy między Polską a Ukrainą, to tego typu miękkie projekty powinny zawsze być obudowywać wszystkie projekty, twarde projekty konserwatorskie. Dzięki za ten pomysł. Nie słyszałem o tym projekcie, przyjrzę się i zaczniemy chodzić za pieniędzmi na coś takiego.
to powinien opracować Narodowy Program Ochrony Zabytków na Wschodzie, czy zabytków poza granicami kraju. Ja mogę powiedzieć, że Narodowy Program Ochrony Zabytków w Polsce no, powstaje za każdym razem z udziałem co najmniej 20 osób, po bardzo wielu konsultacjach też międzyrządowych, które wiążą się nie tylko z ustaleniem poszczególnych punktów programu, ale finansowaniem także konsultacjami innych resortów. Więc kto powinien ewentualnie się tym zajmować, w jakiej ustawie to powinno być wpisane, bo to nie jest takie proste. Nie, to oczywiście, że nie jest najproste. To jest robocza nazwa tak naprawdę pewnego procesu, który widziałbym jako przede wszystkim zapewnienie środków na przygotowania, na przygotowanie pewnej strategii, a potem w długoletniej perspektywie zapewnienia na to finansowania. No bo oczywiście zarówno pan profesor, jak i pewnie skromnie, ja wiemy tak naprawdę, jednym tchem jesteśmy w stanie wymienić te kilkanaście czy kilkadziesiąt zabytków, które powinny być w pierwszej kolejności poddane konserwacji, z uwagi na ich wartość, znaczy pan profesor na pewno zna ich więcej. Natomiast takie ujęcie systemowe powinno być opracowane, no myślę, że przede wszystkim takim centralnym instytucją jest Instytut Polonika, który tak naprawdę mógł w sobie ogniskować wszystkie te wiedzę przynajmniej o wszystkich działaniach, które są podejmowane przez różne instytucje. Natomiast to jest instytut, który ma budżet 12 milionów złotych. Tak, no to przepraszam, tak, z czym do władzy, tak, jeżeli mówimy o terytorium obejmującym obszar dzisiejszej Polski. Natomiast to nie jest tak, że nigdy nie było strategii. Zawsze jakieś działania, które były podejmowane przede wszystkim przez Ministerstwo Kultury, były przemyślane i były podjęte pewne decyzje właśnie strategiczne, co robić, czego nie robić. Natomiast to nigdy nie miało formy dokumentu, no bo z roku na rok nie było wiadomo, ile środków będzie przyznanych. No więc w związku z tym to było takie trochę błędne koło. Natomiast mamy już instytucję specjalistyczną, Instytut Polonika, no to teraz tylko potrzebujemy woli politycznej do tego, żeby podjąć działania zmierzające do tego, żeby ten instytut doposażyć. Ja tutaj uważam, że przy takim budowaniu takiej strategii jednak bardzo ważna jest również pewnego rodzaju sprężystość organizacyjna. To znaczy organizacje pozarządowe czy w ogóle fundacje czy stowarzyszenia mają pewną większą elastyczność działania. Nie mają tego roku budżetowego, mają tego rok sprawozdawczy, nie mają częściowo ustawy o zamówieniach publicznych i tak naprawdę realizacja takiej szeroko zakrojonej strategii powinna opierać się na współpracy instytucji publicznych i instytucji prywatnych. No ale to wszystko jest do przemyślenia i wymyślenia przez tych, którzy będą dawali na to środki. A mam nadzieję, że to spotkanie będzie krokiem do tego, żeby taki nacisk na rządzących kłaść. Moje pytanie jest takie. Jakie działania instytucjonalne i strategiczne podejmują Niemcy w stosunku do zabytków pozostawionych na terenach Polski, z których moglibyśmy czerpać wzorzec, przykład w odniesieniu do projektu, o którym rozmawiamy? Dzisiaj już niewiele, natomiast generalnie sprowadzało się do trzech takich działań, znaczy wymiany ekspertów, do finansowania prac, bardzo konkretnego finansowania prac, a potem do finansowywania. No i oczywiście obudowane to wszystko było działaniami edukacyjnymi, wizytami studyjnymi. Pamiętajmy, że Niemcy nie finansowali wyłącznie prac przy zabytkach niemieckich. Tak? Również niektóre zabytki stricte, że tak powiem, polskie, były finansowane przez stronę niemiecką. No i na przykład Niemcy powołali szereg różnych fundacji. Właśnie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, jest taka niemiecka fundacja, która zajmuje się pałacem w Sztynorcie na przykład. I w pewnym momencie było to po prostu finansowanie prac, w pewnym momencie już tylko dofinansowanie prac organizowanych przez polską stronę. No, i obecnie te fundusze praktycznie ustały, znaczy przestaną finansować takie rzeczy, zwłaszcza z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Niektóre landy jeszcze finansują konkretne sprawy, no na przykład jest jakaś grupa mieszkańców, która wywodzi się z jakiejś miejscowości, burmistrzowi jakiegoś miasta zależy na pozyskaniu głosów, więc powiedzmy odrestauruje jakąś kapliczkę gdzieś na Mazurach. Takie rzeczy, no to się zmienia. Tak więc no, ta praca została już wykonana. I myślę, że my w jakimś stopniu podobnie działamy na wschodzie, tylko już na mniejszą skalę. Na przykład na Łuczekowie zawsze wykonywana jest konserwacja jednego nagrobka ukraińskiego. Program nazywa się Wspólne Dziedzictwo, więc restaurujemy nagrobki różnych narodowości, które tworzyły tą mozaikę kulturową Lwowa. Przeważnie są oczywiście nagrobki polskie, ale też zdarzają się niemieckie, austriackie, zdarzają się ormiańskie. Zawsze jest jeden ukraiński. I to też dla mnie było ciekawe odkrycie tej ukraińskości Lwowa. Tych nagrobków ukraińskich nie ma znowu tak dużo. Z takich ważniejszych rzeczy zrobiliśmy renowację grobu Iwana Franki na przykład. Tak? Akurat była rocznica. I wydaje mi się, że
to też w jakiś sposób tego typu działania też w jakiś sposób tępią to ostrze tej nacjonalistycznej propagandy, że Polacy przyjeżdżają tutaj po swoje. Nie, Polacy przyjeżdżają tutaj chronić to, co nasze, wspólne. W jakim stopniu to działa? No ale zawsze oczywiście mogą znaleźć się ci, którzy uznają, że to jest niewystarczające, albo nie, nie tak to powinno być. No ale taką mamy doktrynę i taką sobie przyjęliśmy i tak działamy. A to nie jest tak, że to ma być, jest jakiś wymóg, że pozwalają wam odnawiać ileś tam nagrobków na Łyczakowie polskich pod warunkiem, że odnowicie też odpowiednią liczbę ukraińskich nagrobków, bo tak słyszałem od tego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi na Ziemi Lwowskiej, którzy tam się opiekują tym cmentarzem obrońców Lwowa. Znamy się z panami i panami z towarzystwa. Niech dalej zajmują się opieką nad grobami, że tak powiem, którymi się opiekują. Konserwacją na cmentarzu łyczowskim zajmuje się nasza fundacja. I być może w latach 90. było inaczej, natomiast obecnie jest to absolutnie nasza przyjęta przez naszą fundację doktrynę. No to my staramy się o te środki, to my na te środki stajemy. I powiem szczerze, przy skali działań, które są podejmowane na terenie Lwowa, to byłby bardzo dobry interes, gdyby to był interes. Jeden nagrobek ukraiński za te wszystkie prace, które wykonujemy, czy jako fundacja. Odrestaurowaliśmy wszystkie pomniki polskie we Lwowie. Głowackiego czy Wiśniewskiego. Odrestaurowaliśmy szereg obiektów z polskimi instytucjami w przestrzeni miejskiej Lwowa. Nie, czegoś takiego po prostu nie ma. Ja wiem, że to bardzo rzewnie brzmi, ale powiem wprost, to nieprawda. Nie wiem, jak było w latach 90., natomiast skoro rozmawiamy o czymś takim, największe zagrożenie dla Łyczakowa dzisiaj, oprócz tego, że pomniki się destruują, to są tak naprawdę nasi rodacy. Są generalnie ludzie, którzy są pełni emocji, pełni dobrego serca, którzy organizują zbiórki na ratowanie cmentarzy kresowych, a potem za niewielkie kwoty dają te pieniądze kamieniarzom, którzy niszczą kolejne polskie nagrobki. Po prostu niszczą. Prowadząc niewłaściwą konserwację. Mam piękną, obszerną dokumentację takich zniszczeń. Niektórzy są na tyle bezwstydni, że nawet przyklejają tabliczki z nazwami organizacji, które zniszczyły te groby. Zamiast te groby bardzo zasłużonych Polaków. Po prostu robią to pracę nieprofesjonalnie. W dobrej wierze, no ale jest jeden kościół, nie podam nazwy, bo szkoda robić przykrość ludziom, którzy... Gotycki kościół, gdzie istniał barokowy ołtarz, oczywiście zdewastowany. Byli mieszkańcy, zrzucili się, odbudowali ten gotycki ołtarz, wydali na to 80 tysięcy złotych. Za 80 tysięcy złotych to konstrukcję ołtarza można zbudować. Przepraszam, że tak mówię, no ale już wiemy, jakimi kwotami operujemy. To nie są moje pieniądze, tylko pieniądze, które wyznaczamy na konserwację, więc dlatego takie kwoty nie robią wrażenia. Więc oni odbudowali ten ołtarz z płyty paździerzowej. Który on bardziej straszy niż skłania do refleksji. W dobrej wierze wydali 80 tysięcy złotych na ołtarz. I pytam się księdza, jak ksiądz mógł na to pozwolić? On mówi, rodacy z kraju nam to uczynili. Tak? W dobrej wierze. Ci ludzie zbierali te pieniądze przez ileś lat. Tak? Tylko, że po prostu w pewnym momencie, widzę tutaj też, w pewnym momencie zabrakło wsparcia instytucjonalnego państwa polskiego. Bo wiedząc o takiej zbiórce, a powinniśmy takie rzeczy monitorować, znaczy mówię jako państwo polskie, to powinniśmy się włączyć w coś takiego i dorzucić te kilkaset tysięcy złotych, skoro jest już na tyle poważna inicjatywa i zrobić to porządnie. Tylko, że nie zawsze ci ludzie chcą tak działać. Mam takie środowisko kresowe znajome z Krakowa, z którym generalnie jesteśmy w kontakcie, no ale oni bardzo dzielnie czyszczą te nagrobki na Brzegowie, bardzo dzielnie. No i po prostu, jeżeli widzimy na przykład tą płytę, prawda, ona jest tutaj jest jaśniutka, wcześniej była taka, no wystarczy tylko piaskareczką przejechać, jest czysta, tak, i zostawiamy. I za dwa lata jest stan po prostu już zdestruowany. Dlaczego? Bo kamień nie został wzmocniony, bo kamień nie został zaimpregnowany, bo nie wykonano kilkudziesięciu czynności konserwatorskich, które są w trakcie konserwacji. Efekt wow jest w pierwszej chwili. Ale tak naprawdę to, czy konserwacja była zrobiona dobrze, że źle, dowiadujemy się po latach. Po dwóch latach zobaczymy, jak obiekt wygląda. I jeżeli przyjrzymy się, Państwo mogą sobie sprawdzić w internecie, mnóstwo różnych stowarzyszeń czy fundacji pisze o tym, jakie wspaniałe prace konserwatorskie gdzieś wykonało. Zachęcam, żeby pojechać po kilku latach i zobaczyć, jak to wygląda. Nie to, żeby konserwacja była na zawsze. No ale no niestety. No, moment, mam ulubiony nagrobek na Łyczakowie, ulubiony z momentu, gdzie po prostu ktoś wodą pod ciśnieniem oczyścił tablicę pamiątkową, gdzie generalnie jedyne, co zachowało się z tej tablicy inskrypcyjnej na nagrobku, są trzy razy powtórzone nazwisko. Już nie ma imienia, nie ma daty, nie ma nic, tylko po prostu jest nazwisko. Więc żeby
to ślad polskości zachować, mówię to oczywiście złośliwie, to jeszcze jakąś czarną farbką to nazwisko poprawił na marmurowej płycie. No? Więc mamy trzy razy nazwisko, załóżmy Gorgolewski. No ale to tak to wygląda. Ukraińcy nie potrafią konserwować bardzo profesjonalnie. Mówię to trochę na wyrost, bo coraz więcej jest konserwatorów ukraińskich. Zresztą my sami też mamy polsko-ukraińskie zespoły konserwatorskie. To też jest bardzo ważne. Zatrudniamy ukraińskich kamieniarzy czy konserwatorów, przyuczamy ich do prac konserwatorskich. Natomiast nasi rodacy, którzy pracują na wschodzie na własną rękę, no niestety w dobrej wierze destruują to często własnymi rękoma. Czy są też takie zespoły na Białorusi, z którymi Państwo współpracują i powiedzmy przyuczają do prowadzenia tego typu prac konserwatorskich? Nasza działalność na Białorusi jest dosyć ograniczona. Myśmy pracowali tam tak naprawdę tylko w czterech miejscach. Problem naszym jest tak naprawdę zaplecze organizacyjne fundacji. To znaczy my utrzymujemy się z tych grantów, na czym utrzymujemy się. Jestem w stanie zatrudnić 1,5 pracownika. Do obsługi. Dlatego, że jest z tym duży problem, żeby znaleźć profesjonalnych konserwatorów. Szczerze, ale tak jak na Ukrainie, nie ma. Kierunki konserwacji kamienia na Ukrainie funkcjonują od kilku lat, na Białorusi nie ma, po prostu. Oczywiście, że jest z tym problem, no ale na Białorusi jest sytuacja troszeczkę inna. To znaczy, jak państwo białoruskie na szczeblu państwowym powie, można konserwować, to można konserwować. Jak powie, nie można konserwować, to nie można i się tego nie przeskoczy. Polskie prace na Białorusi są bardzo ograniczone. To jest kwestia jakiegoś poczucia dumy narodowej białoruskiej. No wychodzą z tego karykatury straszne. No ale jeżeli jesteśmy w stanie przeznaczyć na ochronę dziedzictwa na Białorusi 1 000 000 złotych rocznie, no to jak można prowadzić jakieś rozmowy inne niż lokalne? Ostatnio był oddany, znaczy bardzo ogłoszono sukces renowacji polskiego, znaczy nie polskiego, tylko kościoła w Wołczynie. To jest taki kościół, gdzie był pochowany Stanisław Gus Poniatowski. No właściwie jedna z najważniejszych obiektów architektonicznych doby saskiej na terenie Rzeczypospolitej. Obiekt niewielki. Tam akurat proboszcz nie chciał się zgodzić na wejście polskich konserwatorów. Widziałem na Bielsacie taki ładny reportaż z drona, jak ładnie to wygląda. No bo rzeczywiście było zdestruowane, jest niezdestruowane, ale jak podejdziemy bliżej, zobaczymy, że sztukaterie z warsztatu plersza zostały skute i zastąpione odlewami z jakiejś żywicy czy z czegoś, nie wiadomo, co jeszcze tak fajnie takimi nitami, przykręconymi śrubami, które jeszcze wystają. Jeżeli zobaczymy sobie, że plastikowe okna z innym układem szprosów zastąpiły oryginalne, jeżeli zobaczymy, że to właśnie już nie jest zabytek, że nie ma żadnej wartości, jest tylko skorupa, która tak naprawdę została jeszcze do tego zestruowana, no to w tym momencie no, serce pęka, ale z drugiej strony nie mamy pieniędzy, nie mamy jeszcze przychodzić, tak? Przepraszam, teraz została zdjęta, nie wiem czy Państwo widzieli, została zdjęta sukienka z obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, tak? Można zobaczyć, nie wiem czy ktoś z Państwa miał okazję widzieć to z bliska. No i co? Fajne? Na dole, nie? Ten obraz bardzo złym stanie. Tada bum. Tylko, że generalnie, prawda? Tylko, że to jest ten obraz tak istotny z punktu widzenia historii naszej części Europy, że bez naprawdę olbrzymich badań, olbrzymich pieniędzy nie ma sensu się w ogóle zabierać, nawet nie ma sensu proponować współpracy. Tak, zresztą Litwini akurat nie są dosyć chętni, jeśli chodzi o współpracę konserwatorską. To wymaga zbudowania jeszcze wielu relacji. No ale, no, proszę Państwa, no, jak była kilka lat temu rozmowa o przebudowie kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, to było oszacowane na kilka milionów euro. No to co my możemy w takiej sytuacji zrobić? Nawet jeśli z czymś nie zgadzamy, tak? Nawet jeśli mamy inne koncepcje, to co, przyjdziemy, będziemy tylko narzekać, mówię, jako my Polacy? Jak za tym nie idą konkretne pieniądze, no to możemy sobie napisać w internecie komentarz, jakie to straszne i złe rzeczy się dzieje. Na Facebooku, tak, Facebook jest taki. Znaczy, przepraszam, że tak mówię trochę pełen goryczy, no ale prawda jest taka, albo przychodzimy z kasą i generalnie mamy propozycji współpracy, albo możemy sobie się spotkać może w trochę mniej eleganckim, estetycznym miejscu i ponarzekać. Ja dzisiaj jestem nastrojony na narzekanie, więc tak, ale do tego to się sprowadza. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Pańskie pytanie, czy tak trochę rozmyłem. Ja jeszcze miałem pytanie o relacje pomiędzy społecznościami lokalnymi, a powiedzmy Państwa fundacją. Czy zwracają się do Państwa może miejscowi aktywiści, działacze zajmujący się ochroną zabytków, interesujący się ogólnie dziedzictwem kulturowym zlokalizowanym na tych terenach, prosząc na przykład wsparcie albo informując o różnych zdarzeniach, które mają miejsce. Czy takie sytuacje mają miejsce?
i jak to wygląda, powiedzmy, jeżeli chodzi o terytorialnie. Pytam o to z powodu, powiedzmy, działam w takiej grupie osób, która się zajmuje ochroną rezydencji na wschodach, na wschodzie zamkami. Widzę dużą dysproporcję, jeżeli chodzi o kontakt pomiędzy Ukrainą, Litwą a Białorusią. Na przykład z Białorusi mamy często różne pytania i mamy prośbę o kontakt, o informacje, prośbę o wsparcie. Natomiast na przykład jeżeli chodzi o Litwinów, to jest bardzo ciężki temat i mamy duże problemy, żeby się z nimi porozumieć. Właśnie miałbym pytanie... Języki nie są podobne. Z tym związane. Znaczy, jeśli chodzi o Litwę, powiem uczciwie, myśmy nigdy nie prowadzili żadnych prac na Litwie. Dwa nagrobki, znaczy tak powiedzieć, dwa nagrobki właśnie tuż przed powołaniem fundacji, kiedy jeszcze działaliśmy pod innym szyldem, udało nam się poddać konserwację, ale to nie miało żadnego większego rezonansu. Na Białorusi jesteśmy mniej obecni, no, po prostu mamy za małe zdolności organizacyjne, pracujemy przede wszystkim na Ukrainie, tam jeszcze w kilku innych państwach, ale Białoruś wymaga szczególnego podejścia do kwestii pozwoli, tak, że tak to powiem. Ja śledzę, że tak powiem, nasz fundacyjny fanpage, który ma coraz więcej, że tak powiem, sympatyków z Ukrainy. To generalnie, jeżeli mamy dwa lajki z Polski, to jakieś 10 z Ukrainy w ostatnich tam kilku miesiącach. To wynika z faktu, że te projekty, znaczy generalnie ukraiński Facebook pełen jest naszych postów, że tak się uśmiechnę. Natomiast czy się zwracają? Tak. No są sytuacje bardzo, bardzo wzruszające, jak po pierwsze no, pokazują nam różne obiekty, na przykład miejscowości w zeszłym tygodniu dostaliśmy informację, że w miejscowości Boremel, to jest ziemia jakaś mała wioska w ziemi rówieńskiej, zachowana jest jakaś kapliczka z XVIII wieku z informacją, z tablicą z inskrypcyjną po polsku, że za króla Stanisława Augusta jakaś tam ikona została przeniesiona gdzieś tam. Tak? Dostaliśmy zdjęcie tylko części tej tablicy, więc nie udało mi się całe, to trzeba tam po prostu pojechać. Z taką sugestią może byście się tym zajęli. To jest zeszły tydzień, tak? Natomiast takich sytuacji jest bardzo dużo. Czasem są to sytuacje, których naprawdę, znaczy czasem jest prowokacyjne, na przykład jak Ukraina wprowadziła zakaz prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach wojskowych, w cmentarzach wojskowych, dostaliśmy od grupy jakichś aktywistów propozycję zajęcia się pomnikiem właśnie polskich, uczestników wojny polsko-bolszewickiej gdzieś pod Lwowem, chyba w Nowojaworowie. Potem się okazało, że te maile właściwie, z których dostaliśmy, to w ogóle nie ma takich ludzi. Więc, natomiast, ale to akurat była jakaś prowokacja. Natomiast w przypadku takich punktowych działań jak najbardziej. Powiem więcej, w kolegiata Świętej Trójcy w Ołyce była obiektem, który był no, rozkradany. Po prostu można było wejść, odłupać sobie główkę aniołkowi i mieć. Kilkanaście osób odniosło te rzeczy do kościoła. Mieliśmy konferencję taką wspólną z Muzeum Krajoznawczym, Łódzkim Muzeum Krajoznawczym, Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łódzku. Na konferencję, tam było tych kilkudziesięciu prelegentów, na konferencję przyszedł były naczelnik muzeum, naczelnik Wydziału do Spraw Religii, były takie wydziały w Związku Radzieckim na Ukrainie, przyniósł główkę jednej rzeźby i powiedział, szukałem tego dwa tygodnie, bo nie pamiętałem, który z nas to zabrał. I teraz trzeba to oddać. Pokazał to na tle, wobec ludzi, którzy tam byli zgromadzeni. No i potem się zaczęły inne zwroty. Tak? Więc takie sytuacje zdarzają. Czy często? Raz na 2-3 miesiące. Tak to u nas wygląda. No i Bogu dzięki. Bo zanim się do tego Boremla wybierzemy, zanim znajdziemy na te pieniądze, to minie ileś lat. Ale sami też patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie. Jestem uczestnikiem wielu różnych facebookowych grup czy jakichś tam dyskusji. No i to jest tak, że powstają różne stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, które same z siebie na przykład zajmują się polskimi cmentarzami. Po prostu mają potrzebę i oczyszczone ten cmentarz. Tak było w Czerwonohradzie, to jest dawny Krystynopol, gdzie po prostu lokalni aktywiści oczyścili cały cmentarz. A potem zwrócili do nas z pytaniem, czy jesteśmy w stanie pomóc im zakonserwować nagrobki, które tam się znalazły. No nie byliśmy w stanie. Bo nie mieliśmy tyle pieniędzy, bo wysłaliśmy konserwatorów, którzy pomogli im zabezpieczyć jakieś tam te, jak zamurować rozkopaną kryptę, żeby nikt tam nie wpadł, a jednocześnie, żeby nie zniszczyć zabytku. Takie rzeczy mogliśmy zrobić. Na Wołyniu teraz, właśnie na Tarnopolszczyźnie, jest jakieś nowe stowarzyszenie Wiara i Miłość, jakoś tak się nazywa, które po prostu oczyściło kilkanaście polskich cmentarzy oraz ruiny kilku kościołów, wyrywając samosiejki, które niszczyły mury. Tak mieli taką potrzebę serca, zrobili to. Nie wiem, kim są ci ludzie, jeszcze się nie skontaktowaliśmy, ale takie rzeczy się dzieją, warto to śledzić. I gdyby powstał taki narodowy program ochrony dziedzictwa
na wschodzie, no to tym bardziej powinien wychodzić naprzeciw takim grupom, wyszukiwać się, kontaktować się i wspierać. Myśmy to właśnie, to Krzemieniec był dla nas takim najlepszym poligonem, kiedy zrobiliśmy tam wolontariackie oczyszczanie cmentarza. W kolejnym roku zostało to powtórzone i ślad za tym poszły konserwacje. I potem dostaliśmy list od jakiejś mieszkanki. Mówi, że jak żeście wyjechali po tej komisji, gdzie cmentarz był oczyszczony, była konserwacja, mer wezwał wszystkich urzędników. Zabrał na cmentarz wszystkich urzędników i klarował im, jak należy postępować z innymi cmentarzami. Mówi, to nam Polacy muszą pokazywać, jak to należy zrobić. Cmentarz jest obecnie koszony. Znaczy, zobaczymy, czy będzie w tym roku koszony, ale generalnie tego typu działania generują dobre rzeczy, powinniśmy je wyszukiwać. A z ich skala, no jak nie wiemy, ile jest polskich cmentarzy na wschodzie, to nie wiemy, nie potrafimy tego oszacować, ale szału też nie ma, ale to jest pewien proces narastający. Jeśli mówimy o cmentarzach, to jaki powinniśmy mieć pomysł na takie cmentarze dużo bardziej oddalone, gdzie byłyby kilkakrotnie wykonane prace porządkowe, natomiast obiekty są w stanie wciąż postępującej destrukcji. Przykład Kołomyi, jedna z najcenniejszych nekropolii na dawnych Kresach. Od 20 lat kilka kolejnych akcji czyszczenia tego cmentarza, samosiejek, dzikiej roślinności, non-stop niszczony przez no, miejscowych jakichś tam pijaków czy narkomanów. I ostatnie nagrobki bardzo wysokiej klasy ulegają zniszczeniu i to praktycznie obserwujemy od 20 lat. I to jest no, taki wyjątkowo bulwersujący przykład, bo rzeczywiście nagrobki tej klasy jak na Łyczakowie niegdyś, natomiast cmentarz jest na etapie otwartych katakumb czy wystających zwłok i no, mimo tych cyklicznego porządkowania to się wciąż dzieje. To są miejscowości, do których nie dociera dużo ruch turystyczny. Do takiej miejscowości typu Kołomyja, to jak docierają pojedynczy Polacy w miesiącu, to i tak jest bardzo dużo. No to nie będzie. Znaczy, przepraszam, że tak cynicznie, no ale no, prawda jest taka, że zabytki są zawsze dla kogoś. Jak nie ma opiekuna, jak nie ma osoby, która, znaczy nie ma jakiejś społecznej presji, no to nic nie będzie. To mamy ten problem z cmentarzami żydowskimi w Polsce. Mamy też ten problem z ewangelickimi czy niemieckimi cmentarzami w Polsce. No jeżeli byśmy mieli olbrzymie pieniądze, jestem sobie w stanie wyobrazić, że tak powiem, zatrudnienie kilku dużych projektów, tak powiem, że ktoś wynajmowanie firm, które będą jeździły, no ale i porządkował te cmentarze, bo cmentarz trzeba kosić kilkakrotnie, taki wiejski cmentarz, kilkakrotnie w roku, żeby powstrzymać, że tak powiem, destrukcję, mówimy tylko o przyrodzie. Natomiast no 15 nagrobków na Łyczakowie rocznie, no to do Kołomyi daleko. No. Natomiast, no to, ale to też jest dramat, no pod Lwowem, na tych lokalnych, prowincjonalnych cmentarzykach też mamy przecież dzieła Markowskiego, Schimzera, podobno nawet Hartmana Witwera, podobno. Natomiast, no tylko, no, są to różne akcje społeczne, właśnie, gdzie ludzie przyjeżdżają, porządkują. I tak naprawdę to jest bardzo fajne, bo ci ludzie, którzy na tych akcjach uczestniczą, jakoś bardzo mocno przychodzą pewnego rodzaju metamorfozę emocjonalną, uważają, że uczestniczą w czymś ważnym. Sam brałem w tym udział, organizowaliśmy takie rzeczy, to fajne. Ale jeżeli to nie jest połączone z jakimiś współpracą z jakimiś lokalersami, budowaniem jakichś trwałych relacji, no to trochę. To jest raczej działanie miękkie, a nie twardo ochrona konserwatorska. W Krzemieńcu wyszło tyle fajnie, że zaczęło w tym uczestniczyć uczniowie liceum imienia Czackiego z Warszawy. Tak? Czacki zaczął Krzemieniec, to jest co. I oni tam nawiązali jakieś wstępne kontakty z tym koledżem, który powstał, funkcjonuje w liceum krzemieńskim. No ale Krzemieniec to jest miejscowość turystyczna. Znaczy, jak szukamy wolontariuszy, to zawsze wszyscy jechać do tych najważniejszych miejscowości, do Lwowa, do Krzemieńca, do Kamieńca Podolskiego, gdzie nie ma cmentarza, ale jest bardzo ładnie. Natomiast do tych właśnie prowincjonalnych miasteczek, no niestety nie. Prawda jest taka, powinniśmy przede wszystkim zinwentaryzować wszystko, co się da, żeby wiedzieć, co tam było, bo wszystkiego nie uratujemy. Być może można pomyśleć kiedyś jakiejś formie upamiętnienia, w tym miejscu znajdował się cmentarz. Tak jak generalnie oznaczamy cmentarze żydowskie w Polsce, tak samo może takie znaczenie. Ja zawsze uważam, że jednak, znaczy, czuję się nieswojo, kiedy piję kawę w kawiarni zbudowanej na dawnym cmentarzu. To mnie to jakoś trochę jednak rusza. Natomiast prawda jest taka, że wiele tych cmentarzy zostało zlikwidowanych i ich nie ma. Zostały zabudowane, trwale przekształcone. No, teraz w Klewaniu, to jest obok Ołyki Wiosteczko, tam z kolei jest siedziba Radziwiłłów, Czartoryskich, odkryto w lesie resztki cmentarza.
Jesteśmy nawet w stanie określić jego granicę, bo tam jest taki fajny wał. No i mamy tam kilkanaście fragmentów nagrobków. Na niektórych są nawet inskrypcje. No super, tak? Znaczy, tylko jeżeli przez kilkadziesiąt lat nikt tego cmentarza nie odwiedził, nikt nie szukał swoich przodków, to może by co najwyżej wymusić na władzach samorządowych, żeby go kosiły. Bo tak to jest. Cmentarze na Białorusi czy na Ukrainie są własnością państwa. I teoretycznie można takie rzeczy wymuszać, ale w Polsce też cmentarze żydowskie czy niemieckie są własnością państwa. Możemy, tylko jakoś nie mamy pędu do tego, żeby to wymuszać opiekę. Obawiam się, że prędzej czy później, będzie trzeba po prostu pomyśleć o lapidariach. Po prostu skomasować pomniki z danych cmentarzy, oznaczyć, że tutaj kiedyś był cmentarz i zrobić kilka takich miejsc, gdzie te cmentarze będą upamiętnione. Te nagrobki będą upamiętnione. To jest zbrodnia oczywiście z naszej perspektywy dzisiejszej, no ale ile jest tych cmentarzy na wschodzie? 4000? 5000? Nie. Pewnie mniej więcej tyle było. Znaczy pytanie też, jak definiujemy wschód, czy granice drugiej RP, czy pierwszej RP, to też jest oczywiście pytanie. Czy tam, gdzie tu mieszkają mieszkali Polacy, a nigdy te tereny nie były w granicach Rzeczypospolitej. To są dylematy, do których na razie, proszę się niepokoić, na razie do tego nie dojdziemy. Na razie to jesteśmy na etapie 15 nagrobów w Nowoczakowie. Natomiast tak, to jest dramat. No to byłem w Kołomyi, no to jest to dramat. No tylko jeżeli lokalna społeczność nie będzie chciała się to wyłączyć, no to możemy spróbować pomyśleć o finansowaniu kogoś, kto będzie dbał. No tylko, że jest 5 tysięcy cmentarzy. Z drugiej strony, przepraszam, bo w Belgii są te cmentarze pierwszowojenne. No, tak? I tam jest około 300 tysięcy nagrobków. I tam jest około zatrudnionych 300 osób do stałej pielęgnacji tych cmentarzy. Tam przy każdym grobie rosną kwiaty. Rzeczywiście, być może to jest pomysł, zatrudnić 300 osób, 500 osób, niech jeżdżą. No tylko zatrudnienie 500 osób, jestem sobie to w stanie wyobrazić, tak? To nie są 500 osób, to duża firma. No tylko jeszcze musimy namówić państwo polskie, żeby to sfinansowało. Ja jestem za. Na temat cmentarzy na Białorusi. W ciągu ostatnich dwóch lat został odnowiony cmentarz wiekowy, porównywalny z cmentarzem na Rosie w Lidzie, dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej z Gdańska. Gdańska, tak, pani Kopeć. Ten cmentarz faktycznie jego konserwacja została zakończona. Uporządkowanie. Proszę? Uporządkowanie, bo tam zostały już te groby naprawione, ale to nie była konserwacja, tak. Znaczy, ale tak. Świetna robota swoją drogą. Nie wnikam w szczegóły, bo ja nie jestem fachowcem z tej dziedziny. W czasie była przechylność lat, jeśli chodzi o samą ideę i nawet jakaś tam pomoc była, niewielka zrobić przez Przedsiębiorstwo Komunalnej, ale w trakcie tej renowacji tego cmentarza zniszczono do odnowionych kilka pomników w nocy. Efekt był taki, że rzekomo to dzieci zniszczyły, które tam jeździli, no jakiś tam chłopak i dziewczyny w wieku lat kilkunastu, rzekomo to przewrócili. No, milicja umorzyła sprawę, bo nie znaleziono sprawców. Ale ten cmentarz został jakoś tam odnowiony, chyba latem będzie oficjalne przekazanie władzom. Była przychylność ze strony władz miasta Lidy. Inna rzecz, że tam jest duża społeczność polska, tak. Bo w dalszym ciągu w tym 100-tysięcznym mieście 40% według oficjalnego spisu to są Polacy. Chociaż niestety nie wszyscy mówią po polsku, ale mówią ja Polak. No tak, ale i to też, te prace też były dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak. Natomiast tak, znaczy, to jest bardzo dobry przykład tego, jak to teoretycznie powinno funkcjonować. Czyli są mieszkańcy, są ludzie w Polsce, czy dawni mieszkańcy, czy pasjonaci, którzy pomagają załatwić pieniądze, są na miejscu Polacy, którzy się tym cmentarzem opiekują. Są, tak to powinno, jest nacisk na władzę, czy przychylność władz, żeby to się zadziało. Model idealny, ale prawda jest taka, że są te wspaniałe akcje, znaczy wspaniałe, duże akcje, na przykład Mogiły Pradziada Ocal od Zapomnienia. Jest taka akcja, olbrzymia, wrocławska, kupę ludzi jeździ. Moje pytanie brzmi, dlaczego ludzie z Polski mają jeździć na cmentarze, które mają parafię, które są cmentarzami przyparafialnymi? Jest parafia, jest społeczność polska, cmentarz jest zarośnięty, po prostu rośnie na nim chaszcze. To jest niestety moje doświadczenie ze wschodu. Znaczy same lokalne społeczności nie dbają o te cmentarze. Pamiętam w Krzemieńcu, są dwa cmentarze, bazyliański i polski. Na cmentarzu polskim był ksiądz proboszcz Iwaszczak, kosił 3 razy do roku. Po prostu zatrudniał chłopaka, który kosił ten cały cmentarz.
Zmienił się proboszcz? Nikt nie kosi. Dlaczego? Bo nie trzeba. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Myśmy myśleli kiedyś o takiej akcji koalicji i stworzenia koalicji opiekunów cmentarzy polskich na wschodzie. Taki był pomysł, żeby zebrać tych wszystkich ludzi, którzy się tym zajmują. Prawda jest taka, że poza tą wielką akcją mogliby prowadzić od zapomnienia, która też ma swoje, że tak powiem, zasługi, ma też swoje wady, ale każda wielka akcja ma swoje minusy, no to jednak okazuje się, że wcale tak dużo tych organizacji nie jeździ na wschód porządkować. Mało. Nie wszystkie organizacje polskie porządkują polskie cmentarze, te organizacje, które tam funkcjonują. I to jest właśnie problem, że my tak naprawdę patrzymy to w kategoriach moralnych, że trzeba. No ale nie wszyscy mają sobie na tyle moralności, żeby to robić. Byłem na takim zjeździe środowisk kresowych w Lubaczowie w zeszłym roku i była właśnie pani Jarosław Sądek, opiekunka tej akcji, i wstał szef Stowarzyszenia Polskiego z jakiejś miejscowości X i spytał, kiedy przyjedziecie do nas oczyścić nasz cmentarz? Ona powiedziała, że oczywiście przyjadą, a ja pomyślałem, jak można być tak bezwstydnym. Znaczy, proszę, to jest bezwstydne. Jest ktoś na miejscu, nie. Z drugiej strony, nie ma, znaczy, tych Polaków na wschodzie tak naprawdę nie ma tak znowu bardzo dużo. Karta Polaka pokazała, że te miliony rodaków czekających gdzieś tam na kresowych stanicach, aż Polska się o nich upomni, to jest mit. Karty Polaka uzyskał kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Moi znajomi Ukraińcy sami prosili, żebym to załatwił. Pomógł. Oczywiście odmówiłem, no bo to jest jednak inny typ dokumentu. Ale Ukraińcy się ubiegali o taką kartę. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Czy nam się to podoba, czy nie? Polskość na wschodzie wygląda inaczej, niż byśmy chcieli ją widzieć. Więc tak naprawdę ja widzę większą wartość w tym momencie we współpracy z Białorusinami czy Ukraińcami w opiece nad polskimi zabytkami i cmentarzami, bo to jest realna to, co tam się obecnie znajduje. Być może to jest przykre, no ale rzadko kiedy współpracujemy z polskimi organizacjami na miejscu. Tam są wspaniali ludzie, wspaniałe rzeczy się dzieją, ale jeśli chodzi o opiekę nad zabytkami, partnerem dla nas są Ukraińcy, właściciele tych obiektów. A każdy zabytek na Ukrainie czy na Białorusi jest własnością państwa ukraińskiego czy białoruskiego. Również kościoły, nawet katedra we Lwowie jest własnością państwa ukraińskiego, dzierżawiona tam w użytkowaniu wieczystym oczywiście, ale jednak. I jak trzeba załatwić pozwolenie, załatwiamy to niestety załatwiamy przez urzędami ukraińskimi. Oczywiście, żeby nie było, że Polacy nie są, czy organizacje polskie nie są naszymi partnerami. Owszem, współpracują, ale partnerami podstawowymi są oczywiście Ukraińcy. Natomiast ta inicjatywa z Lidy, świetna sprawa. A tym, że ktoś tam coś połamał, to się nie ma co przejmować. No, łatwiej się niszczy, niż się odbudowuje, ale to troszeczkę taka nasza środkowoeuropejska karma. My coś budujemy, ktoś to niszczy. Potem my to odbudowujemy, potem znowu ktoś to niszczy. Potem znowu to odbudowujemy, ktoś to znowu niszczy. Jak raz tego nie zrobimy, to kiedy to nie będzie śladu, żebyśmy na kiedykolwiek byli. No więc taka nasza karma. Czy szukacie państwo jakichś takich prywatnych sponsorów albo ośrodków ze zbiórek publicznych? Coś takiego już próbowaliście realizować? I czy to jest duży problem dla was, żeby coś takiego wdrożyć? Tak, jest to dla nas duży problem, bo nie mamy zaplecza organizacyjnego, które mogą to przygotować. To prawda. Oczywiście, że szukamy prywatnych sponsorów. Jak najbardziej tak. Znaczy, żeby sfinansować nasze, no jesteśmy w klubie Jagielloński. Klub Jagielloński sam robi crowdfunding na swoją działalność, więc wiecie doskonale, ile potrzeba środków, żeby utrzymać biuro. Serdecznie zresztą zapraszamy, można wejść na naszą stronę, jeżeli państwo uważają, że nasza działalność jest tego warta, to taki mały product placement pozwolę sobie zrobić. www.dziedzictwo.org to nasza strona. Można płacić przez PayPal. Natomiast tak zupełnie poważnie, konserwacja jest kosztowna. Jeden nagrobek na Łuczakowie kosztuje od kilkunastu do stu kilkudziesięciu tysięcy. Takie są koszty konserwacji. Jeżeli szukamy sponsora, to każdy zawsze chce zrobić ten największy, najwspanialszy i zapłacić za to 5 tysięcy. Znaczy, to nie jest śmieszne, ja też bym tak chciał. Tak? Tylko że jeżeli mówimy, w Ołyce mamy 9 alabastrowych, 8 alabastrowych ołtarzy, kilkanaście epitafii i takie pary aniołów alabastrowych. No i ktoś mówi, chciał nam przekazać 30 tysięcy złotych. Mówię, świetnie, to starczy, to dorzucimy z naszych środków 3 tysiące i zrobimy taką jedną parkę aniołków. Mamy takich par 14. No i tak. Słyszałem o świetnej organizacji, która dysponuje ogromnymi funduszami. Polska Fundacja Narodowa 500 milionów w ubiegłym roku dostali. Nie, po pierwsze, może, nie, proszę pana, proszę pana. Nie, no, to, to nie, no wie pan, ale, no, 500 milionów? No, ale to musielibyśmy zabrać pacjentom onkologicznym. No, nie, no wie pan, to jest demagogia, tak? Znaczy to jest demagogia. Po pierwsze nie 500, tylko 100, w kolejnych latach tylko 50. Po trzecie, co są inne cele? Jakie cele, to proszę zwrócić do Fundacji Narodowej. Natomiast nie, ale no, okej, okay, znaczy ta fundacja powołana w zupełnie innym celu.
nie konserwacji dzieł sztuki, nie konserwacji zabytków. Na pytanie, czy chciałbym, żeby Fundacja Narodowa przekazała nam jakieś środki? Bardzo bym chciał. Na pytanie, czy nam przekaże? Nie. Dlatego zajmujemy się czymś innym. My mówimy o dyplomacji publicznej czy kulturalnej polskiej w kontekście konserwacji. To jest dyplomacja 2.0. To dzisiaj siejemy, zbieramy plony za 10-15 lat. Polska Fundacja Narodowa, na ile się zorientowałem, zajmuje się doraźnym działaniem. Lepiej, gorzej, ale doraźnym. Natomiast tak, rozmawialiśmy o Gruzji, znaczy wspominałem Państwu o przykładzie Gruzji z funduszu strukturalnym. Pan mówi o Polskiej Fundacji Narodowej. Możemy mówić o tych 2 miliardach, o których teraz tak głośno. Pieniędzy? Uważam dlatego, że w Polsce nie brakuje pieniędzy. Nie brakuje tych pieniędzy. No dlatego. A z tego co mi wiadomo, to przykładowo ta organizacja niespecjalnie przejmuje się swoim statutem, jeśli chodzi o wydatkowanie środków publicznych. Bo dysponuje środkami publicznymi wchodzącymi z Polska do państwa. Znaczy ja powiem tak. Zwrócenie się do takiej organizacji lub też innej. Na pewno nie byłoby złym pomysłem. Ja oczywiście, że byłem w Polskiej Fundacji Narodowej. Oczywiście, że byłem w szeregu różnych instytucji. Przepraszam, właśnie sprawdzam statut Polskiej Fundacji Narodowej i tam w paragrafie 2, punkt 1, podpunkt 3, wspieranie działalności z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Tak, przedstawiłem projekty na jakieś 3 miliony złotych. Pytacie panowie, ile będzie kosztowała renowacja łyki? Znaczy, kiedy skończymy renowację łyki? Za 7 milionów. Więc połowę mogliśmy dostać, nie dostaniemy. Bo są inaczej zostały zdefiniowane cele. Ale tak samo byłem w różnych spółkach Skarbu Państwa. Fundacja pracuje od 2012 roku. Od 8 lat chodzimy, zabiegamy o spotkania, z czasem z sukcesem, czasem bez. Kiedyś dostaliśmy jakieś pieniądze z PZU, z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, o dziwo. Tak, teraz staraliśmy się o inne pieniądze, to się nie za bardzo udało. Jest bardzo różnie. Natomiast ja nie twierdzę, że nie jesteśmy w stanie sobie, że tak powiem, wychodzić różnych pieniędzy. Tak, to były jakieś kwoty tam poniżej 100 tysięcy złotych z tych dwóch spółek. Czyli generalnie relatywnie duże, jak na dotacje, tak? Tylko że rozmawiamy o systemie. No co z tego, że ja jestem w takim wieku, że ja się uprę się i dokończę tą łykę. Z kolegą, który pracuje u nas w fundacji. To nie jest całe półtora etatu, Wojtek to jest całe półtora etatu, ale macie Państwo przed sobą właściwie 70% zespołu fundacji teraz tutaj. I rozmawiamy o systemie. Tak? Znaczy, wychodzimy sobie pieniądze na to, będziemy dostawać po te 400 tysięcy albo więcej, 15 lat i skończymy. Natomiast, bo ktoś jest jakiś zapaleniec, który chce to zrobić. Natomiast jeżeli nie będzie systemowego rozwiązania, jeżeli ja muszę jeździć kilkakrotnie na Ukrainę do każdego projektu, czy na Białoruś, czy do Francji, czy do Włoch, tam gdzie prowadzimy projekty, czy na Łotwę, żeby po prostu nadzorować pewne prace, uczestniczyć w komisjach, odbierać to. Jeżeli muszę aplikować, pisać te wnioski, wynajdować projekt, zawierać pozwolenia, chodzenie po różnych firmach jest bardzo ważne, tylko że po prostu czasem brakuje na to czasu. To tak nie powinno funkcjonować, tylko... Tak jak powiedziałem o tych 5000 zł, które miały starczyć na renowację pomnika chyba Ordona. Tak? Tak to wygląda. Prywatny biznes w Polsce jeszcze nie ma takich pieniędzy, jak potrzeba. Państwo powinno stworzyć system, a wtedy jak najbardziej to mogłoby zadziałać. No tylko tak, znaczy myślę, że to jest podstawa sprawa. Brak systemowego rozwiązania. Byłem w Fundacji Narodowej, byłem w innych miejscach. Podejście jest bardzo różne. Natomiast... No nie chciałbym się wdawać tak naprawdę w różne motywy, bo mam dziesiątki tysięcy anegdot odnośnie tego, jak byłem traktowany w różnych miejscach. Spotkanie jest nagrywane, nie opowiem ani jednej. To może potem, tak. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytanie, jakaś wątpliwość? Ktoś chciałby się czymś podzielić? To w takim razie odnośnie, jakie będzie możliwości lobbyingu na rzecz takiego systemowego rozwiązania? Coś, co powiedzmy tutaj pan nazwał roboczo Fundacją na rzecz Ochrony Dziedzictwa Polskiego. Nie, Narodowym Programie. Bo tworzenie kolejnych fundacji to nie zawsze dobry pomysł. To jest jedna z tych metod. No, państwo generalnie są osobami zainteresowanymi. Przyszli Państwo stracić trochę czasu na tym spotkaniu. Państwo z tym pójdą gdzieś dalej w świat. To spotkanie jest nagrywane, będziemy mieli za chwileczkę możliwość pokazania tego w internecie. Staram się opowiadać o tym zarówno różnym znajomym, jak i decydentom, do których staram się docierać. Staram się o tym mówić również na łamach różnych mediów.
Bo tak naprawdę jest takie jedno sformułowanie, które załatwia wszystko. To jest wola polityczna. Tak naprawdę, ja mogę Państwu pokazać kupę rzewnych fotografii, nawet ładnych, to się udało, że to jest piękne i w ogóle wow. Wola polityczna. Tyle. To nawet nie musi być ładne, żeby była wola polityczna. To wystarczy. W związku z tym należy apelować. Natomiast prawdę powiedziawszy, ktoś musi... Znaczy ja pamiętam brak wiary w możliwości stworzenia czegoś szerszego. Pamiętam, był taki wybitny urzędnik i osoba chyba najbardziej zasłużona dla ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, świętej pamięci Jacek Miller, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą, który rokrocznie, jak lew, walczył o dodatkowy milion, dodatkowe 2 miliony złotych na budżet programu dotacyjnego. W ramach których funkcjonował, załatwiał wszystko to, co mógł. Dodatkowe 2 miliony. To on utrzymał ten departament, to on stworzył cały system właśnie, wymyślił ten system ochrony dziedzictwa za granicą. No tylko, że w porównaniu z tym, on pracował w tym zawodzie od początku lat 90. To on doprowadził nas do momentu, w którym jesteśmy. Ale teraz myślę, że możemy więcej. To jest ten czas na kolejny wielki skok. Tak powiem szczerze, teraz albo nigdy. Po co to robimy? Bo nam się tak podoba. Nie dlatego, że mamy resentyment kresowy, bo badania Instytutu Polonika pokazują nam, że 90% Polaków w ogóle nie wie, że mamy jakieś zabytki za granicą. Znaczy ktoś wziął pieniądze za te badania, więc zakładam, że są prawdziwe. Nie, poważnie. 90% Polaków w ogóle to albo nie interesuje, albo nie wie. To są twarde dane, socjologiczne. Druga sprawa, kto z Państwa był kiedykolwiek na Ukrainie albo na Białorusi? Połowa? Nie, połowa? A gdzie Państwo byli? Jakie miejscowości? OWK rozmiarowe. Okej. Okay. A ta trzecia, pamięta Pan? Łódź. Nie, żartuję. Nie, okej. No dobrze, okej. Okay. Generalnie Lwów, prawda? Może ktoś był w Kijowie, w Czarnobylu. Do Czarnobyla się teraz chętnie jeździ. Byliśmy z kolei. Prawda? Okej, okay. Ale nie, no jak Panowie jeżdżą, to się nie liczy, to dyskwalifikacja. Nie, ale poważnie. Tak? Znaczy, to jest ostatni moment na zrobienie czegokolwiek. Dlatego, że nasze pokolenie ma to trochę w poważaniu. Nas to już nie interesuje. To znaczy, jest też kwestia publikacji. Jakby Pan właśnie miał, czekałem z tym pytaniem do tego momentu, kiedy już Pan to poruszył. Bo wydaje mi się, że w ogóle jest problem też z promocją na poziomie zwykłych, popularno-naukowych publikacji, których mamy jak na lekarstwo. Teraz Senat chyba w zeszłym czy 2 lata temu wsparł finansowo taką bardzo w niewielkim nakładzie wydaną publikacyjkę dotyczącą rezydencji na Ukrainie polskich. Ukraińca chyba z Kijowa Antoniuka, prawda? To jest w ogóle wydane w niewielkim nakładzie. W Lublinie przyjechał ten pan, w knajpie odbyło się spotkanie, po prostu nie dało się wejść do tej knajpy. Tyle było ludzi zainteresowanych. Ludzie wynosili po prostu te książki, bo były za darmo gdzieś tam pod pazuchą po kilka sztuk. Więc widać, na tym takim niewielkim przykładzie można powiedzieć, że jest pewien rodzaj zapotrzebowania na to. Tylko, że niestety ja mam wrażenie, że ze strony państwa polskiego sprawa nawet na poziomie takich zwykłych publikacji, jak na przykład zaczęła się ta seria IPN-u, gdzie pan Rąkowski zaczął wydawać te rezydencje na wschodzie i wydał do tej pory póki co województwo wileńskie, prawda? No jakoś nie widać kolejnych tych tomów, a wiem, że on ma cały, chociażby tutaj on jest takim na tym poziomie, jeśli chodzi o popularyzację, wydał te przewodniki malutkie po kresach i tak dalej. To jest jakiś rodzaj takiego niewielkiego działania, ale wydaje mi się, że tu jest też problem pod tym względem. Nie tylko ta kwestia, bo zanim dojdziemy do momentu, kiedy ludzie zechcą na to dać kasę, to po prostu trzeba im pokazać, co my tam mamy, tak naprawdę. Ja nie czytam książek. Znaczy, powiem szczerze, nie czytam takich książek, bo jak widzę kolejny album, polskie zamki, polskie kresy, ale polskie cmentarze, ale to nie o to chodzi, ale nie, ale właśnie wie pan, ten klucz, polskie zamki, polskie kresy, polskie cmentarze. Chyba, że każdą historię każdej miejscowości na wschodzie możemy powiedzieć na 3 różne sposoby. Jedynym narodem, który to opowiedział, to są Żydzi, ponieważ każda malutka miejscowość z terenu dawnej Rzeczypospolitej ma swoje księgi takie historyczne. Zbierali wszyscy, którzy ocaleli, pisali jakieś wspomnienia i to jest wydawane. Nawet Ołyka ma swoją taką księgę historii, więc Żydzi opowiedzieli dla siebie. Po hebrajsku są te książki wydane przeważnie w Stanach.
Zamek w Ołyce. Możemy opowiadać o tym, jak został obroniony przed wojskami Chmielnickiego, ale możemy mówić tą historię z drugiej strony. Tak? I generalnie, znaczy, jeżeli będziemy patrzyli na wschód na zasadzie kresowego resentymentu, to sobie tam pojedziemy, wzruszymy się, że jest źle, że cmentarz zarośnięty, że my to na pewno wrócimy, jeszcze opowiemy to Ukraińcom, tym, którzy tam, że my tu wrócimy, pomożemy to naprawić. Oczywiście nigdy nie wrócimy, nic z tym nie zrobimy. Ja nie wiem, czy IPN powinien zajmować się wydawaniem książek o dziedzictwie kulturowym, o historii politycznej, rzekłem, o różnych tych konfliktach etnicznych na pewno, natomiast czy akurat IPN jest tego instytucją właściwą, nie wiem. Dla mnie podstawowym źródłem wiedzy jest internet. Proszę sobie wpisać kilka takich haseł typu, nie wiem, cmentarze na cmentarze Ukraina, będzie Łyczaków, tyle. Chyba, że ktoś napisze jakiś artykuł o tej Kołomyi też akurat znalazłem. Czy jest po prostu problem z zrobieniem zwykłej inwentaryzacji tego, co jest. No brawo, tak. No mówię, nie wiemy, ile mamy cmentarzy, tak? Tylko, że właśnie chodzi o to, że... Ta inwentaryzacja chyba nie pochłania aż takich... Czy możemy oszacować, jakie to są koszty, tak? Bo generalnie rocznie na cmentarz Łyczakowski otrzymujemy dotację w wysokości niecałych 100 tysięcy złotych. Czyli ten projekt kosztował już około 700 tysięcy złotych inwentaryzacja samego Łyczakowa. Bo inwentaryzacja to nie jest, że przyjedziemy, zrobimy zdjęcie i pojedziemy, tylko trzeba po prostu odkopać ten nagrobek, wymierzyć, spisać inskrypcje, często trzeba je... użyć różnych innych preparatów do kredą posmarować, a potem zmyć, żeby wyschło, bo trzeba zrobić zdjęcie już z czytelnym napisem, tak? Ale ten proces trwa. No ale gdzie jest baza danych tego? No, w Ministerstwie Kultury jest baza danych około 60 tysięcy nagrobków zinwentaryzowanych z terytorium Ukrainy. 60 tysięcy. Tak? Miejscowość, cmentarz, inwentaryzacja. Tak, inwentaryzacji powinno się powtarzać co 10 lat. Moim zdaniem to wszystko będą być w sieci. Wszystko należy wrzucić do internetu, tam powinno być wszystko ogólnie dostępne. Między innymi po to, żeby na przykład instytucje badawcze, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki finansował kiedyś prace badawcze przy cmentarzach, które były już wykonane wcześniej, bo nie było między resortami wymiany informacji. Tak? Natomiast jeżeli pytam, znaczy, gdzie jest mapa polskich cmentarzy na wschodzie? W internecie. Nie ma. Jest jakaś mapa zamków na Ukrainie po polsku? Nie ma. Jakieś kościoły, nie wiem, śladem, nie wiem, jakichś architektów, nie ma. A akurat jeśli chodzi o kościoły, mamy 20, zdaje się, 2 albo 3 tomy do dziejów województwa ruskiego. I tam mamy zebrane wszystkie fotografie. Współczesne, sprzed 10 lat, przedwojenne, archiwalia. Nawet są sfotografowane wszystkie obiekty, które pochodzą z tego kościoła. Ornaty, stuły, tam, nie wiem, kielichy, monstrancje, wszystko. Mamy to wszystko w książkach. No więc Narodowe Centrum Kultury to wydawało przez lata. Profesor Ostrowski i dyrektor Petrus byli redaktorami akurat tej serii. Książki są, tylko nikt ich nie chce czytać. Najważniejsze, moim zdaniem, tylko internet. Ale z kolei badacze mówią, jak pokażemy, że w danej miejscowości jest rzeźba, nie wiem, Markowskiego, to ją ktoś ukradnie. Bo się dowie. No ja akurat uważam, że jak pokażemy w internecie, że jest ta rzeźba i w internecie będzie można znaleźć tą rzeźbę, to nawet to nikt jej nie ukradnie, bo nie będzie mógł jej sprzedać. A w tym momencie, jeżeli ludzie w danej miejscowości zobaczą, że coś takiego mają, coś takiego, czy w internecie będą się o to troszczyć. Albo nie. Natomiast tak, edukacja jest bardzo ważna, tylko że to jest bardzo ważne, to prawda. Popularyzacja jest bardzo ważna. Tylko jak chodzę teraz po różnych dziennikarzach i namawiam ich do podjęcia tematu właśnie innego podejścia do dziedzictwa na wschodzie, słyszę tylko jeden komentarz. No wie pan, w lipcu będzie rocznica rzezi wołyńskiej, to podejmiemy ten temat. Albo no, o naszych... Kiedyś miałem taki wywiad do Polskiej Agencji Prasowej, który został przedrukowany przez Gazety Wyborcze, znaczy w wersji elektronicznej. No i tytuł wywiadu został dodany, bo można zmienić, o dziedzictwie na Kresach. Gazeta Wyborcza napisała o dziedzictwie na Kresach, tak? Znaczy jak można o Lwowie czy Wilnie, czyli centralnych miastach Rzeczypospolitej mówić per Kresy? To żart. Natomiast tak poważnie, sformułowanie Kresy dla nas ma znaczenie bardzo jakieś tam emocjonalne, symboliczne. Ale nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo negatywnie jest to odbierane na Ukrainie. Te wszystkie lęki, obawy, to są tam bardzo silne. Szczerze, dla mnie słowo Kresy nie ma żadnego emocjonalnego znaczenia. Moja rodzina nie wywodzi się z tamtych terenów. Natomiast jeżeli powiem Lida, to ja wiem, gdzie jest Lida. Nie muszę używać słowa Kresy. A tam to działa w wielu środowiskach jak płachta nabyka. Zresztą wszystkie te nasze organizacje, które chcą tam prowadzić działalność, muszą się nazywać właśnie imienia Orląt Lwowskich, imienia 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, tak wszystkich tych takich konfliktowych etapów historycznych, które są ważne. Tak jak jadę na Wołyń, wiem dokąd jadę, wiem gdzie należy, jak powiem, schylić głowę i zapalić znicz. Ale to nie znaczy, że od tego muszę zaczynać rozmowy z ludźmi.
którzy tam dzisiaj pracują, czy mieszkają. Podam jeden przykład. W Wałyce to mieszkańcy przyszli do nas i powiedzieli, gdzie pochowani są ci, którzy Sowiak Zajmadzie Ukraińcy w 1943 i 1944 roku wymordowali. No, no, wiemy, gdzie to, gdzie jest to. Oni pokazali dokładnie miejsce. I zapowiedzieli, że przygotują pamiętnienie. Sami Ukraińcy. Czy to zrobią? Zobaczymy. Ale to jest cel. Nie to, żebyśmy przyjechali i otagowali miejsce krzyżem, że tutaj leżą pomordowani. To jest zadanie dla mieszkańców tych ziem, żeby oni muszą to przepracować. Bo myśmy już dawno przepracowali, my wiemy, no to są rzeczy oczywiste, tak? Kto za co odpowiada. No ale, no dobrze, bo tak ja popłynąłem, mogę płynąć dalej. To, no jest tak, ma pan rację, edukacja jest najważniejsza, tylko że dzisiaj, znaczy, proszę zwrócić uwagę, na ziemach zachodnich Niemcy zrobili to bardzo sprawnie. W każdej miejscowości jest jakiś punkt odniesienia. Może nie w każdej, ale w bardzo wielu miejscowościach jest punkt odniesienia. Jakiś zabytek kultury niemieckiej na dzisiejszym terytorium Polski. Dzisiaj my teraz przepracowujemy historię wschodu, ziem zachodnich, tak? I w każdej miejscowości jest jakiś punkt odniesienia dla ludzi, którzy tam mieszkają. Może nie w każdej miejscowości, to, ale dla tych, którzy dzisiaj przepracowują to jako swoją własną, szukając tożsamości w tej swojej miejscowości. To ważne. Czy jeszcze jakieś pytania? No to tak, chciałbym już powoli zmierzać do brzegu, więc jeżeli jeszcze jakieś pytania są, to chciałbym, żeby mi Państwo zasygnalizowali, kto jeszcze takie pytanie chciałby zadać. Raz, dwa, dobrze, sekundkę, trzy. Dobrze, i w ten sposób może w tej kolejności niech panowie zadadzą pytania i później zbiorczo jakoś odpowie. Ja po jednym minucie kończę. Jasne, to może od pana. Czy planujecie państwo, albo czy chcecie brać jakoś wzór z akcji promocyjnej Instytutu Polonika odnośnie renowacji malowidów w katedrze ormiańskiej w Lwowie? Czy uważacie, że to było dobrze przeprowadzone? Bo to naprawdę oglądałem ten film, byłem na wystawie, było na wysokim poziomie, tylko nie wiem właśnie jak zainteresowany tą wystawą i czy chcecie jakoś to powtórzyć w jakiś sposób? Jakbyśmy mogli zabrać to pytanie. Jest bardzo dobrze zrobione, jest bardzo. To jest uważam dobry krok w kierunku takiego dotarcia do masowego odbiorcy. Jak już został wywołany Senat Rzeczypospolitej Polskiej ma zapisaną prawa działalności wsparcie dla kolonii zagranicznej. Oprócz tego przez kilka lat był tam program grantowy, chyba 100 milionów złotych mniej więcej rocznie. Zresztą to był program, który tak wędrował kiedyś był w Senacie, później został przeniesiony do MSZ-u. Obecnie znowuż ma zostać w związku z zmianami, powiedzmy. To się okaże za kilka tygodni, co się stanie. Rozparcelowany na kilka różnych instytucji. Ale chciałem się pytać, czy mieli Państwo jakieś doświadczenia w ramach współpracy z Senatem, czy jakoś to się w ogóle... Tak, jesteśmy, znaczy 5 naszych wniosków w Senacie leży do rozpatrzenia. Przepraszam, ja mam jeszcze w tej formule chciałbym zakończyć, bo jeszcze było jedno pytanie, tak? Jeszcze mam pytanie, jakie mają Państwo jako Fundacja dalsze jeszcze takie plany, które sobie stawiacie jakimś rodzajem innych wyzwań na przyszłość? A drugie, troszkę może wykraczające, czy słyszał Pan, bo było wspomniane parę razy o tych przykładach Nieświeża, gdzie państwo białoruskie jakoś tam próbowało to po swojemu realizować, czy słyszał Pan o takich realizacjach na, powiedzmy, takich wizerunkowych, które podejmowałoby albo byłyby pomysły na Ukrainie, na przykład, nie wiem, z Podchorcami, czy tego typu z rangą wysoką rzeczywiście takich już zabytków, wokół których można zbudować całą infrastrukturę turystyczną, coś takiego. Mówię o takim jednym przykładzie, bo może po prostu... Znaczy, odpowiem krótko, nie. Wyobrażam sobie, że po prostu w jedno miejsce wkładują duży pieniądz, żeby zrobić wokół tego jakiś centrum, prawda? Nie, od razu mówię, nie, nie słyszałem. Znaczy, słyszałem o planach na Podchorce, słyszałem o planach na Łykę, jest nawet makieta, ale to tyle. Nie ma kasy, takiej dużej kasy, jak Białoruś przeznaczyła. Tylko, bo Białoruś jest państwem trochę bardziej scentralizowanym, łatwiej jest załatwić duże pieniądze na konkretną realizację. Proszę pamiętać, że Nieśwież stworzył centrum tożsamości, że tak powiem, białoruskiej. Białoruscy książęta Radziwiłłowie, tak? Mieszkają obydwaj w Warszawie, ale są Białorusinami, tak? Znaczy, więc nie, na Ukrainie coś takiego jeszcze nie powstało, zwłaszcza wokół tych zabytków polskich, tak? Wokół zabytków prawosławnych, tam te wszystkie ławry, to tak, no ale to chyba nie o to dotyczyło pytanie. Co do Senatu i MSZ-u, tak. Byliśmy jednym z innych programów w MSZ-cie, byliśmy jednym z innych programów w Senacie. Wszystko opierało się na współpracy międzyresortowej, gdzie eksperci z Ministerstwa Kultury doradzali w programie dotacyjnym, jak się okazało, po jego rozstrzygnięciu. To właśnie ze środków MSZ-u rozpoczęliśmy, że dzięki wsparciu MSZ-u i Ministerstwa Kultury udało się rozpocząć Ołykę, czyli pracę przygotowawcze sfinansowało Ministerstwo Kultury, a potem MSZ i Ministerstwo Kultury przekazało pierwsze środki na renowację. Współpraca super.
Znaczy tak naprawdę jakaś część tych pieniędzy na Polonię szła również na Polaków za granicę, na Polonię szła również na zabytki, to fajne, ale na przykład wcześniej nie. Czyli za poprzedniego senatu. Był senat, potem był MSZ, potem znowu senat i w tym okresie przed MSZ-owskim senat w ogóle nie dawał żadnych środków na współpracę z Polonią, na renowację zabytków w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Tak, i pierwsze to pytanie, które pan zadał. O katedrę ormiańską. Tak. Właśnie pijane. Super, znaczy jak tak, myśmy byli. Udało nam się nakręcić 6 filmów dokumentalnych o dziedzictwie na wschodzie. To są takie krótkie, tam 20-minutowe filmiki, mniej lub bardziej rzewne. Akurat reżyser miał taką tendencję takich ujęć, takich długich i mnie się podobają, nie są tak bardzo dynamiczne jak ta katedra ormiańska. To jest bardzo ważne, to jest bardzo super. Nasze filmy zostały wyemitowane chyba w kilku stacjach w telewizji polskiej, na kilku kanałach. Szczerze, to ważne, no, zostały wyemitowane tyle, tak? No, są dostępne w sieci. Mogę podać adresy, kosztowały bardzo dużo pieniędzy. My takich pieniędzy jako fundacja nie mamy, to się udało nam pozyskać po prostu jakieś dotacje. Działania edukacyjne Instytutu Polonii absolutnie tak są. Znaczy ten film widziałem, robi wrażenie, ale oprócz tego obiekt jest niezwykły. Katedra ormiańska jest niezwykłym obiektem. I ta katedra ormiańska jest takim idealnym przykładem, jak to powinno wszystko chodzić. My nie mamy nic wspólnego z katedrą ormiańską, raz żeśmy remontowali kawałek dachu, ale to jako ciekawostka. Natomiast tam rzeczywiście jest niezwykły obiekt, gdzie są dwudziestowieczne malowidła właściwie w kościele przebudowanym po wielokroć przebudowanym, a potem no, wymyślona w ogóle cała koncepcja architektoniczna, nie architektoniczna, tylko wystroju. I tam tak, powstało już chyba ze 2 czy 3 opracowania naukowe na ten temat. Na pewno 2, to pan proszę mnie pewnie sprostuje, na pewno 2 powstało. Oprócz tego powstało szereg wystaw, powstały różne filmy, to się po prostu rozchodzi. Tak to powinno działać, tylko powiedzmy sobie szczerze, TVN ani, nie wiem, program pierwszy telewizji publicznej nigdy nie wyemituje filmu dokumentalnego o obiekcie, bo to nie ta widownia. Jakby Zenek Martyniuk wziął ślub w takiej katedrze, to wtedy byśmy mieli skalę rażenia. Natomiast to nie są tematy pierwszoplanowe. No więc generalnie szczerze, znaczy więc właśnie tak, to jest dobry moment, tak właśnie będziemy promować Ołykę. Tak będziemy promować Ołykę. Natomiast proszę Państwa, no, siedzimy tutaj na tej sali, jest nas powiedzmy, że kilkadziesiąt osób, tak? Ja nie twierdzę, że 2 miliony warszawiaków wiedział o naszym spotkaniu, by tu przyszło, ale to jest temat, który interesuje tylko pewne wąskie grono. Z punktu widzenia budowania tożsamości, znaczenia politycznego, znaczenia dyplomatycznego, to jest bardzo ważny temat. Tylko no, mówmy się, to nie jest ten temat najważniejszy, bo to nas tak naprawdę, bo zwykli ludzie żyją zupełnie innymi tematami. Natomiast wszyscy potrzebujemy tożsamości. Te obiekty w jakiś sposób mogą nam pomóc tą tożsamość zbudować. Nam i innym narodom Europy Środkowej. I nie chcąc być demiurgiem, no ale musimy coś takiego zrobić, bo inaczej tych obiektów po prostu nie będzie. Ale będą, bo powstanie Narodowy Program Ochrony Dziedzictwa za granicą. Taki program zrobimy. Z optymistyczną myślą chcemy Państwa dzisiaj zostawić. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo również ze mną, naszemu dzisiejszemu gościowi. Michał Blaszczkowski był naszym gościem.